Witam Państwa serdecznie. Zaraz siądę, Michał. Bardzo się cieszę, że Państwo zdecydowali się spędzić ten czas słuchając tej mojej pogadanki. Postaram się nie przynudzać, a mówić będziemy o tym, w jaki sposób lewicowa prasa opisywała okoliczności zaprzysiężenia i zamachu zaprzysiężenia prezydenta Narutowicza i zamachu na tegoż prezydenta Narutowicza. Będzie to jak zwykle sporo zaskoczeń i takich tropów, które nas wiodą do czasów współczesnych. Taka łączność między dawnymi a nowymi laty. Zanim jednak do tego przejdę, to może powiem, co mi Bartek powiedział, gdy dzisiaj jechaliśmy tutaj. Ponieważ też będzie to taka krytyka prawicy, ponieważ ja uważam, że nie ma sensu krytykować lewicy, ponieważ ona jest niezwykle skuteczna. I w zasadzie krytykowanie lewicy za to, że jest skuteczna, jest pomysłem idiotycznym, tak? No bo oni robią swoje, tak? I wiedzą, co robią. Natomiast trzeba krytykować prawicę, bo prawica zachowuje się po prostu jak pijane dziecko we mgle i nie jest w stanie w ogóle zrozumieć, dlaczego tak się zachowuje. Trochę mi głos siada. I to nie pomoże. Poza tym nie, to ja im trzeźwiejszy, tym lepiej, naprawdę. To dla wszystkich. Bartek mi powiedział, że szedł Marsz Niepodległości, czy jakiś inny marsz, już nie pamiętam, nie jest to w zasadzie istotne. Maszerowała jakaś kolumna prawicy, bardzo zaangażowanej i ideowej, z hasłem: nie ma kultury bez etosu pracy. No więc to jest mocna rzecz moim zdaniem, jeżeli ktoś pisze, że nie ma kultury bez etosu pracy. A potem na drugim transparencie było: precz z marksizmem, prawda? Albo marksizm nie przejdzie. O, marksizm nie przejdzie. No właśnie przeszedł, tak? No więc poziom niezrozumienia tego wszystkiego, a także takiego niezrozumienia, na czym polega wewnętrzna lojalność organizacji lewicowych, jest moim zdaniem przyczyną zguby tej całej prawicy i jakby wtórnego charakteru. Niereformowalnego zupełnie. Niereformowalnego, dlatego że zaraz powiem. Temat jest taki, że mamy mówić o tekstach, które ukazywały się w lewicowej prasie w pierwszej połowie grudnia roku 1922 po wyborach, które wygrała tak zwana hiena, tak, czyli chrześcijańska demokracja. I te wybory, jak twierdzą historycy, były jedynymi uczciwymi wyborami w całym dwudziestoleciu międzywojennym. Wszystkie pozostałe wybory to były tak zwane cuda nad urną. A te wybory, okazało się, że partia, która uzurpowała sobie prawo do tego, żeby mówić o sobie, że jest tą partią, która wywalczyła dla Polski niepodległość, czyli PPS, te wybory przegrała. Była w mniejszości. I teraz, proszę Państwa, przychodzi do wyborów kolejnych, czyli do wewnętrznych sejmowych wyborów prezydenta. Zostaje nim Gabriel Narutowicz. Ja za chwilę powiem, w jakich okolicznościach. I dochodzi do serii wypadków, które kończą się śmiercią prezydenta w Zachęcie, śmiercią gwałtowną, której sprawcą był Eligiusz Niewiadomski. Na początek przeczytam dwa teksty. Dwa teksty. Zdradzę Państwu na koniec, kto napisał te teksty, i wtedy otworzą się przed nami kontekst. Zażartuję. Pierwszy tekst nosi tytuł Endecka bezczelność i został opublikowany w Robotniku. Po poniedziałkowych awanturach faszystowskich i przelewie krwi robotniczej prasa endecka poczęła śpiewać tonem minorowym. Nawet pełna demagogii, grająca na najniższych instynktach dwugroszówka, czuje się jakoś nieswojo. Endecja rozumie doskonale i najzupełniej zdaje sobie z tego sprawę, że cała odpowiedzialność za haniebne napady na posłów i senatorów, przelew krwi robotniczej, za usiłowanie niedopuszczenia do przysięgi prezydenta Rzeczplitej spada na nią. Swoim ciągłym judzeniem, nawoływaniem do jawnego buntu, groźbami, prowokacyjnymi przemówieniami i odezwami panowie grabscy, sadzewicze, halery, lutosławscy podniecili tłum młodzieży będącej pod ich wpływem oraz ciemny motłoch, by pchać go do anarchii. A nuż w mętnej wodzie uda się złowić rybkę władzę. Srogo się jednak zawiedli. Po wczorajszej pełnej powagi i siły manifestacji robotniczej, która wyraziła się w jednodniowym strajku protestacyjnym, czują to lepiej niż kiedykolwiek.
Widząc swoją niesłychaną kompromitację, endecy usiłują się wyłgać. Z całą bezczelnością prasa ich oświadcza, że był to żywiołowy odruch polskiego patriotyzmu. Piękny endecki patriotyzm, który niemal, gdyby nie siła klasy robotniczej, pchnąłby Polskę w odmęt najstraszniejszej anarchii i wojny domowej. Piękny patriotyzm endeckiej kliki, która nie zawahała się skompromitować Polski wobec całego świata i podeptać konstytucję. Z całym cynizmem endecka dwugroszówka we wczorajszym numerze w sprawozdaniu z zajść onegdajszych łże bez zająknięcia, że robotnicy socjalistyczni, którzy przybyli na plac Trzech Krzyży, aby uwolnić z rąk motłochu endeckiego swych wodzów, senatora Limanowskiego, 87-letniego starca, i posła Daszyńskiego, to ci robotnicy piersi strzelali. Ba, co więcej, Łukasz Dwugroszowy powiada, że towarzysz Daszyński kroczył na czele z rewolwerem w ręku. Nic nie pomogą wykręty i łgarstwa endeckiej prasy. Fakty mówią same za siebie. Oto ten sam pismak, który podaje to kłamstwo, o kilka wierszy niżej podaje imiona i nazwiska wszystkich rannych podczas strzelaniny. I o dziwo, kłamca ani się spostrzega, że między rannymi znajdują się przeważnie robotnicy z pochodu socjalistycznego. Pisząc te słowa, idąc z powrotem w pochodzie robotniczym ku Alejom Jerozolimskim, widział hienistów strzelających z bramy, z której część ich uprzednio uzbrojona w kije i pręty żelazne wyszła na drugą stronę chodnika, aby masakrować pochód robotniczy. Znamy nazwisko świadka, który stwierdza, że z rozmowy dwóch wodzów, dwóch przez uzwykłe, faszystowskich, ujawniło się o przygotowaniu strzelaniny przez faszystów, że o przygotowaniu strzelaniny przez faszystów wiedział Związek Posłów Ludowo-Narodowych. Dziś endecy usiłują zrzucić z siebie odpowiedzialność, która spada na nich wobec całego społeczeństwa. Kłamstwem i wykrętami starają się zmniejszyć choćby tę odpowiedzialność. Jednak wszystko, co uczciwego jest w Polsce, co nie chce Polski hańbić anarchią, co nie chce prowokować wojny domowej, z pogardą i wstrętem odwróci się od anarchizującego i spychającego w przepaść Polskę endectwa. Jak Państwo widzą, tekst ten jest bardzo bliski publikacją, którą znajdujemy w prasie dzisiejszej. Bardzo bliski. Nawet to u. A teraz ciekawe, kto go napisał. Napisał go, proszę Państwa, Adam Szczypiorski. Państwo doskonale wiedzą, kim był Adam Szczypiorski. Był to ojciec Andrzeja Szczypiorskiego. Andrzeja Szczypiorskiego, słynnego pisarza, o którym mówiło się pisarz ze średnim wykształceniem, pisarz, który napisał książkę Msza za miasto, Arras i inne podobne dyrdymały, a wcześniej za komuny pisał takie książki o tym, jak to poznać Polskę, o różnych zwyczajach ludowych, podróżach po Polsce i tak dalej. Andrzej Szczypiorski był ulubieńcem Marcela Rajcha-Ranickiego, a jego ojciec Adam był wielkim działaczem niepodległościowym, tak się o tym mówiło, i wszyscy, pamiętam to jak dziś, współczuli ojcu Andrzeja Szczypiorskiego, że mu się syn świnia urodził i donosił na niego na SB. Bo tym się zajmował Andrzej Szczypiorski, donoszeniem na własnego ojca. No więc zanim, proszę Państwa, zaczniemy okazywać komuś współczucie, że syn na niego donosi, to się zastanówmy, kto tego syna wychował może. Prawda? Bo przecież nie obcy ludzie. Więc taka to jest historia i tekstem, szkoda, że się Pani spóźniła, Pani Mario, bo już jeden... Jeden numer pod kopułą cyrku już był, zaraz będzie drugi. Kim był Adam Szczypiorski? Adam Szczypiorski, proszę Państwa, był szefem OKR-u, Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS-u, który rezydował w tym budynku, co jest naprzeciwko Muzeum Narodowego. W bezpośredniej bliskości tych wypadków, które tutaj były opisane, bo one się rozegrały między dzisiejszym rondem de Gaulle'a a Sejmem. On to opisał, nie widząc tych wypadków, dlatego że siedział w siedzibie OKR-u i odbierał telefony. Za chwilę powiem od kogo. Jak to wyglądało. A teraz drugi tekst. Tekst nazywa się Zbezczeszczenie Rzeczpospolitej. Uczucie wstydu i poniżenia musi być uczuciem dominującym u każdego, kto rozmyśla nad wypadkami poniedziałkowymi. Stronnictwa prawicowe, wołające wciąż Bóg i Ojczyzna, nie mogąc i nie umiejąc wskutek własnej niemocy politycznej i zatraty instynktu państwowo-twórczego przeprowadzić po swej myśli prezydenta Rzeczpospolitej, rzuciły się w szale wściekłości i rozpasania na najwyższe instytucje państwowe.
Świeżo wybranego prezydenta obrzucono błotem i grudami śniegu, a nawet siostra czy córka generała Hallera grudę lodu cisnęła w twarz prezydentowi. Tłum różnolity, przeważnie składający się z młodzieży, ale i z mentów społecznych, gdyż na przykład pobitego do nieprzytomności posła towarzysza Piotrowskiego okradziono. Okradziono również kolegę Wolerta, pobito księdza jakiegoś, o czym pisał Kurier Polski, i majora przed kurierem porannym. Nie przepuszczał posłów na uroczysty akt zaprzysiężenia. To jest coś dziwnego, muszę to poprawić. Nietykalnych według prawa i według zasady obowiązującej w całym świecie przedstawicieli Rzeczpospolitej lżono, bito i krwawiono. Ba, ręka młodzieży podjudzonej przez niektórych posłów z prawicy, którzy stali przy kordonie i wskazywali palcami na przedstawicieli lewicy, podniosła się nawet na ojca ojczyzny, na siwowłosego przedstawiciela trzech pokoleń Polski walczącej, na Bolesława Limanowskiego. Ten, którego z odruchowym rozrzewnieniem witał w Senacie naczelnik Piłsudski, ten, którego nawet marszałek Trąbczyński, tak nieskłonny do uznania zasług u przeciwnika politycznego, uczcił paru słowy obejmując urząd, ten, którego przed zniewagą nieświadomych, nieodpowiedzialnych powinien był obronić prosty odruch czci młodzieńczej, wobec 87-letniego starca został zaatakowany przez tłum kierowany potajemnie ręką hieny. Ja nie odpowiadam za formę gramatyczną tych zdań, ja je po prostu przepisałem z gazety, którą dostałem od Georgiusa oczywiście. Ale nie dość na tem. Za mało było rozwścieczonym wskutek własnej klęski, własnej nieumiejętności politycznej i własnego zaślepienia, przypominam, że to prawica wygrała wybory, prowodyrom prawicy. W dzikiem rozbestwieniu, w obłąkanym krótkowictwie lżono i obrażono także dyplomatów obcych mocarstw. Przedstawicielowi Japonii zrzucono kapelusz z głowy i niektórych dyplomatów witano okrzykami złowrogiemi, a od wszystkich bez wyjątku żądano legitymacji. Wszędzie na świecie zdarzają się wybryki tłumu. Tłum zwłaszcza złożony z nieodpowiedzialnych niedorostków może dopuścić do nietaktu, a nawet występków. Ale przedstawiciele obcych państw widzieli tu i obok stojącą policję, która na to wszystko patrzyła ze stoicyzmem doskonałym. Cóż musieli w pierwszej chwili myśleć dyplomaci? Ano, że dokonała się rewolucja, że obalono rząd, a władze niższe, zdezorientowane, same nie wiedzą co robić, bo jak to bywa w chwilach rewolucji, linia odgraniczająca prawo od bezprawia zniknęła. Tymczasem, dostawszy się do Sejmu, ujrzeli przedstawiciele obcych państw, że jest rząd, że Zgromadzenie Narodowe obraduje, że nowo wybrany prezydent składa przysięgę wobec przedstawicieli społeczeństwa. Uczucie wstydu i poniżenia mimowolnie ogarnia i gryzie. Nawet widomy przywódca ulicy, generał Haller, rumienił się i bladł, gdy posłowie Sejmowi całą odpowiedzialność zrzucali na niego. Ani tej odpowiedzialności nie przyjął po męsku, ani jej nie odrzucił. Orator niedzielny z Alei Ujazdowskich. Uczucie wstydu i hańby. Lżono, plfano, bezczeszczono, obrzucono błotem wszystko i wszystkich, co według prawa jest symbolem Rzeczpospolitej Polskiej. Jakich dopuściły się w stolicy państwa żywioły stale nazywające się żywiołami ładu i porządku i porozumiewające się z zawołaniem Bóg i Ojczyzna. Jedni tylko są, którzy się cieszą i śmieją w kółak, jedni tylko klaszczą w ręce i ryczą z uciechy. Komuniści i bolszewicy. Oni wszak kpili i kpią z Sejmu i z systemu parlamentarnego zawsze i wszędzie. Oni to marzą o tym, aby wedrzeć się do Sejmu i rozpędzić go. Na ich młyn to pędzą wodę endecy wobec mas, wobec narodu i społeczeństwa, wobec opinii całego świata i ku zdumieniu wszystkich. Błotem, pałką, obelgą, znieważając Rzeczpospolitą. Gorzkie to rozmyślania o gorszących i haniebnych dniach wstydu i poniżenia. A najprzykrzejsze jest, że jest przeświadczenie, że nic nie zapowiada, jakoby już miało się to raz na zawsze skończyć. To, co zaczęło się styczniowym zamachem 1919 roku, trwa jak fatalna choroba i rozwija się w piwnicach spisku tolerowanego w złowrogiej apatii. Godła i symbole ojczyste w sposób wszeteczny i złowróżbny pokalano. Na ofiary życia Traugutów, Jeziorańskich, Okrzejów, Montfiłów, na mogiły Hertwinów, Miłków i Gibalskich, na cmentarze bohaterów, co swą krew oddali za wolność i niepodległość w wojnie z najazdem bolszewickim, splunięto. Bo wolność i swobodę najwyższych instytucji Rzeczpospolitej, za którą walczyli, znieważono. Uczucie wstydu i poniżenia ogarnia wszystkich. W każdym z Polaków, którzy czują i myślą odpowiedzialnie, tkwić musi uczucie, że stało się coś nad wszelki wyraz nędznego, wstrętnego i nikczemnego, jakby na obraz Rzeczpospolitej chowany w sercach najczulszych i najgłębszych cen cynizmem i wyuzdaniem zbrodniczym wylano kubeł pomyj. Tyle powiedzieć, żeby nic nie powiedzieć, to jest naprawdę mistrzostwo świata. Teraz kto jest tego autorem, proszę Państwa? Autorem tego tekstu jest Zygmunt Kisielewski.
ojciec Kisiela. Ojciec Stefana Kisielewskiego. Ojciec Stefana Kisielewskiego. No więc przypomnę tylko, Stefan Kisielewski, piewca Wolnego Rynku, przyjaciel Janusza Korwina-Mikke, którym był zafascynowany, miał program w telewizji chyba w 89 jeszcze albo w 90 roku i tam opowiadał o różnych ludziach, których udało mu się poznać. No i generalnie uchodził za prawicę endecką Kisielewski. No więc proszę Państwa, widzimy już po tych tekstach, które tutaj mamy, że coś z tą prawicą jest nie tak, bo jeżeli syn tego pana zostaje w tak zwanej wolnej Polsce mianowany prawicą, tak, to jest to jakaś pomyłka. Ja rozumiem, że ktoś może przejść katarzis, odmienić się i tak dalej, ale jak się ciągnie za sobą taki bagaż doświadczeń, taki worek obciążony kamieniami, prawda, ideologicznymi, no to tego tak się łatwo zerwać nie da. Tak? Nawet jak ktoś chodzi do kościoła, no to przynajmniej powinien gdzieś się zatrzymać tam w tej bocznej nawie, uderzyć w pierś i nie występować w telewizji, może tak na początek. No ale było, minęło, prawda? Proszę Państwa, zanim przejdę do opisu rzeczywistego wydarzeń, które miały miejsce 11 grudnia 1922 roku, to zwrócę uwagę na jedną ważną rzecz. Tutaj o wszystko oskarża się faszystów, prawda? To są faszyści. Faszyści, 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 faszyści. Jest grudzień roku 1922. Od kiedy we Włoszech rządzą faszyści? Bo o tym, że jacyś faszyści będą w Niemczech, to nikomu się jeszcze nie śni nawet, prawda? To nikt jeszcze nie wie w ogóle. To pan Hitler nawet jeszcze w więzieniu nie siedzi. Więc od kiedy rządzą faszyści? Od końca października tegoż 22 roku. Marsz na Rzym to był 27 października 22 roku. Dwa miesiące później dokonują się te straszne rzeczy w Polsce, zakończone zamachem na prezydenta Narutowicza, i lewica oskarża polską prawicę o to, że stosuje metody faszystowskie, a faszyści jeszcze nie zdążyli zastosować swoich metod. Jeszcze nie wiemy, co zrobili, bo oni dopiero zaczynają. A nawet jak się mocno rozpędzili, to wszyscy pamiętamy, że najstraszniejszą rzeczą, jaką robili faszyści włoskim komunistom, to było pojenie ich rycynusem. Tak? I tyle było z tych tortur, tak? I tego znęcania się nad biednymi komunistami włoskimi. Skąd się wzięła ta formuła? Znaczy, no, ja nie wiem, natomiast uważam, że istnieje jakiś bank formuł politycznych, prawda, które się wyciąga na odpowiednie okazje i którymi się szermuje w okolicznościach stosownych. No więc... To była decyzja Kominternu, żeby używać słowa faszyści. No zapewne, no ale ktoś im... No, jeszcze nie było faszystów, panie Lechu, no. Oni dopiero brali rozpęd. Oni się dopiero rozpędzali. Jeszcze nikt nie wiedział, kim są faszyści tak naprawdę. Przejęli władzę w Rzymie, ale wielu ludzi odetchnęło z ulgą, tak? A skoro faszyści, no to ci byli komunistami, no to kim byli bolszewicy? Jeżeli sobie ustawimy skalę tych pojęć, to się trochę pogubimy i będziemy zdezorientowani, dlatego że jeżeli PPS powołuje się na... Znaczy stawia się w tym miejscu, gdzie jest antyfaszyzm, tak? Stawia się naprzeciwko faszystów, no to z kim idzie? No, we Włoszech faszyści postawili się komunistom. No to co, przepraszam bardzo, PPS idzie z komunistami? No nie, prawda? Kreuje jakąś nową rzeczywistość i bolszewików usiłuje zwalczać. Zaraz się przekonamy, w jaki sposób. Proszę Państwa, czego dotyczą te opisy? Te opisy dotyczą wydarzeń, które poprzedziły zamach i śmierć prezydenta Narutowicza. Czyli drogę, jaką prezydent odbył do Sejmu przez Nowy Świat, dzisiejsze Rondo de Gaulle, Aleje Ujazdowskie, do Sejmu, żeby tam zostać zaprzysiężonym. Te wypadki zostały poprzedzone bardzo ważnym wydarzeniem, o którym się pisze w sposób okropny. Ja może powiem jeszcze, że nie jest zrozumiałe, jak ten humbug, jakim był zamach na Narutowicza, ta fikcja, która była wielokrotnie odkłamywana przez ludzi takich jak Jędrzej Giertych, ciągle znajduje wyznawców, którzy uważają, że Eligiusz Niewiadomski to był
prawicowy działacz niepodległościowy, który słusznie zrobił, bo zabił żydowskiego prezydenta. Proszę Państwa, pierwsza sprawa. Ci wszyscy ludzie, których teksty tutaj przeczytałem i którzy występowali przeciwko tej tak zwanej prawicy, oskarżają o sprawstwo moralne tych wszystkich wypadków generała Hallera. No więc, proszę Państwa, jeżeli się kogoś oskarża o sprawstwo, a jest sprawca, to ja rozumiem, że sprawstwo moralne jest na sztywno połączone ze sprawstwem rzeczywistym, prawda? Tak mi się wydaje, że dawno nie byłem w sądzie, ale mam wrażenie, że żeby kogoś oskarżyć o sprawstwo moralne, to ten ktoś musi przynajmniej znać tego, co strzelał. No więc proszę Państwa, generał Haller nawet nie wiedział, że święta ziemia nosi kogoś takiego jak Eligiusz Niewiadomski. On nie miał świadomości, że taki facet istnieje. I o tym nam pisze Jędrzej Giertych w swojej książce o Piłsudskim. Taki jest tytuł, o Piłsudskim. Ponieważ Jędrzej Giertych pisze nam wyraźnie, że Eligiusz Niewiadomski nie był żadnym prawicowcem i nie był żadnym członkiem żadnej organizacji prawicowej. A o tym, żeby należał do endecji, to już w ogóle mowy nie ma. Ale on znał jakichś ludzi. Kogo on znał, ten Eligiusz Niewiadomski? Eligiusz Niewiadomski na przykład znał generała Kazimierza Sosnkowskiego osobiście. Znał na przykład generała Karaszewicza Tokarzewskiego osobiście. Prawda? No to przepraszam bardzo, jeżeli się oskarża o sprawstwo moralne generała Hallera, który z Niewiadomskim nie ma nic wspólnego, a o toż samo sprawstwo moralne nie oskarża się ani Sosnkowskiego, który załatwił Niewiadomskiemu robotę w kontrwywiadzie, ani Karaszewicza Tokarzewskiego, starego masona, tak, to coś tu nie gra moim zdaniem. I jeżeli dzisiaj słyszymy, że ludzie z tak zwanej prawicy podnoszą te kwestie, podnoszą tego Niewiadomskiego nie wiadomo gdzie, prawda? A do tego jeszcze czytamy prawomyślne biografie napisane przez tych wszystkich współczujących Narutowiczowi, głęboko zaangażowanych, dysponujących warsztatem i wiedzą historyków, to zaczynamy myśleć, kto ten humbug pompuje, tak? I dlaczego on jest ciągle żywy? No bo jest prosta sprawa. Jak się kogoś oskarża o morderstwo i ten sprawca jest jawny, bo się przyznał, to ci, którzy go znali, mogą być w to zamieszani, prawda? A ci, którzy go nie znali, nie mogą być w to zamieszani. To jest chyba oczywiste, nie? Tak myślę. Więc podkreślę, generał Haller nie znał Eligiusza Niewiadomskiego. A Sosnkowski i Karaszewicz Tokarzewski go znali. Mogli znać, ale jak ktoś nie znał, to na pewno nie miał wpływu. Więc jeżeli prasa oskarża Hallera o współudział, czy tam o moralne sprawstwo, to jest szalenie ważne. Ja w pierwszym tomie socjalizmu umieściłem taki rozdział. Moralna wina, moralni sprawcy, bo to jest wytrych, to moralne sprawstwo, to jest, ja nie powiem skąd to jest wzięte, co Państwo przeczytają, to moralne sprawstwo to jest po prostu młotek na sznurku. Bo o moralne sprawstwo można oskarżyć każdego. W dowolnym momencie. I do tego jeszcze zyskać poklask. Tak? Moralne sprawstwo. Proszę Państwa, o moralne sprawstwo oskarżono generała Hallera, ponieważ gromada prowokatorów, tak to trzeba nazwać, znalazła się pod jego balkonem w przeddzień zaprzysiężenia prezydenta i domagała się od niego wyjścia na ulicę i domagała się, żeby generał Haller został ulicznym przywódcą. Generał Haller, proszę Państwa, odmówił tym prośbom, ponieważ uznał Narutowicza za legalnie wybranego prezydenta. Zostały wspomnienia po generale Hallerze i tam jest dokładnie napisane, dlaczego on taką decyzję podjął. Gabriel Narutowicz, mimo swojego rodowodu politycznego, przecież był spokrewniony z Piłsudskim, tak? Spowinowacony z Piłsudskim, pochodzili z tych samych terenów. Gabriel Narutowicz był bardzo dobrze rozpoznawany przez polityków prawicy. Gabriel Narutowicz był przez tych polityków prawicy zapraszany na polowania, bo to był wielki miłośnik polowań. Gabriel Narutowicz był przez tych polityków prawicy kokietowany i Gabriel Narutowicz ku tym politykom prawicy się skłaniał. Gabriel Narutowicz, jak pamiętamy, był inżynierem, hydrologiem. A Haller w pewnym momencie i Dowbor Musiński, i o tym chyba obaj piszą, ja w tej chwili nie pamiętam, ale mam te obydwa wspomnienia w domu, obaj piszą o tym, że zjawili się u Hallera, u Narutowicza w pewnym momencie, jak był jeszcze ministrem, zjawili się u niego z projektem bardzo konkretnym udrożnienia dróg wodnych na terenie odrodzonej ojczyzny. Narutowicz, który był hydrologiem,
i człowiekiem konkretu, bo to nie był polityk, nie łudźmy się, że to był jakiś demagog, polityczny propagandysta, który nagle wskoczyłby na stanowisko prezydenta i rozwinął tam nie wiadomo jakie histerie, prawda? Jak dzisiaj to się, do tego się szykują niektórzy, prawda? On się z tego powodu bardzo ucieszył, tak? Ale potem zginął i projekt ten nigdy nie wszedł w życie. I we wspomnieniach generała Hallera wprost jest napisane dlaczego. Dlatego, że konsorcja kolejowe na to nie pozwoliły. No więc, jak Państwo wiecie, można oczywiście to nazywać u mnie manią, ale ja zawsze szukam tych tropów gospodarczych i zawsze szukam tych biznesów, które się za tym wszystkim kryją. Tak? No więc z takich tekstów możemy się tylko pośmiać, prawda? Bo to jest demagogia wykrystalizowana. Natomiast jeżeli czytamy, że dwóch generałów, z których jeden miał niewątpliwą zasługę przebicia się przez front, wydostania się przez Murmańsk do Europy Zachodniej, sformowania całej Anglii, armii i powrotu do Polski po to, żeby walczyć z bolszewikiem, a drugi, Dowbor Musiński, nigdy nie przegrał żadnej bitwy, tak? Ani nawet nie doprowadził do tego, że mu się zbuntowali żołnierze, bo Piłsudski przecież chciał doprowadzić do buntu w korpusie Dowbora. Dwaj tacy ludzie przychodzą do tegoż wstrętnego Narutowicza, prawda? Przedstawiają mu projekt uruchomienia transportu wodnego przez rzeki w odrodzonej Rzeczpospolitej. On się do tego odnosi pozytywnie, a następnie ginie. Więc ja myślę, że te rzeczy mają związek. Tego związku nigdy nie wykryjemy, a jeżeli będziemy te kwestie podnosić, zostaniemy wyszydzeni, to jest jasne, bo to jest nieważne. Ważne są zupełnie inne rzeczy. Natomiast prezydent, generał Haller nie zgodził się na to, żeby zostać przywódcą tłumu. Źle oceniono ambicje generała. Można pisać i mówić o generale różne rzeczy nieładne. A, że był takim typowym trepem. A, że był zupakiem. A, że mieszkał i dobrze się czuł w koszarach. I tak dalej, i tak dalej. Nie zmienia to jednak faktu, że generał Haller nie zgodził się na to, żeby zostać przywódcą ulicy. To generał Haller pierwszy uznał legalnym prezydentem Gabriela Narutowicza, pojechał do Sejmu, wziął udział w zaprzysiężeniu, po czym wyszedł i wszystkim ludziom, którzy zaczepiali go na okoliczność tego zaprzysiężenia, doradzał zrobienie tego samego. I to generał Haller jest głównym oskarżonym o moralne sprawstwo czynów tej demonstracji, która miała miejsce przed Sejmem, i to generał Haller był głównym sprawcą, o czym zaraz powiem, oskarżany o główne sprawstwo moralne zamachu na Narutowicza. No więc tak wygląda ta sytuacja i ta sytuacja jest tak opisywana do dzisiaj, proszę Państwa. Jest taka biografia niejakiego Patryka Pleskota. To jest coś absolutnie wstrząsającego. To jest pracownik IPN-u, historyk z doktoratem, który opisuje zamach na Narutowicza, biografię Niewiadomskiego on w ogóle napisał. I ta biografia Niewiadomskiego jest moim zdaniem wstrząsająca, ponieważ jest całkowicie zakłamana. Skąd się wziął Eligiusz Niewiadomski? Eligiusz Niewiadomski był synem Wincentego Niewiadomskiego, a Wincenty Niewiadomski był człowiekiem utrzymywanym przez rodzinę Natansonów, tak? Jest po prostu, jak umarł Jakub Natanson, to Wincenty Niewiadomski, ojciec Eligiusza, napisał taki olbrzymi elaborat, taką mowę pośmiertną, tak? Taką laudację pośmiertną napisał i to zostało opublikowane, ja to w drugim tomie socjalizmu umieściłem w całości, żeby wszyscy widzieli. To ojciec Eligiusza Niewiadomskiego napisał. Więc jeżeli ktoś jest wychowankiem rodziny Natansonów, którzy go wykształcili za swoje pieniądze, ponieważ Eligiusz Niewiadomski pieniędzy nie miał, ponieważ był człowiekiem, jakby to powiedzieć, modelowo niezaradnym życiowo, tak? Obsesjonatem, z którego próbowano zrobić wariata, twierdzę, że wariatem nie był, ale do tego dojdziemy. No to nie można jednocześnie serio traktować deklaracji tego człowieka dotyczących na przykład tego, że on chciał zamordować Piłsudskiego, ale Piłsudski nie przyjechał do Zachęty i w ogóle miał inne plany. Jak miał plany, no to z jednej strony pisze się, że Niewiadomski miał plany, z drugiej strony Niewiadomski nie wiadomo skąd pojawił się w Zachęcie akurat wtedy, kiedy wszedł tam Gabriel Narutowicz, prawda? Ale to są, proszę Państwa, drobiazgi. Przejdźmy do tych wypadków, które się rozegrały w czasie zaprzysiężenia prezydenta. Rzeczywiście było tak, że powóz z prezydentem Narutowiczem został obrzucony śniegiem i kawałkami lodu.
Kto to uczynił, tego nigdy nie dojdziemy, natomiast oskarżona o to została młodzież akademicka. Młodzież akademicka i bliżej niesprecyzowane męty społeczne. Jak wiemy, męty społeczne, proszę Państwa, tego nie przeskoczymy, rekrutują się z dzielnic biedoty robotniczej. Nie ma mętów społecznych w luksusowych dzielnicach. Tam mogą być jacyś wyrafinowani zbrodniarze, jacyś dewianci, którzy realizują swoje okropne marzenia gdzieś w łazienkach, prawda, luksusowych domów swoich ojców. Ale mętów społecznych tam nie ma. Męty społeczne są w dzielnicach robotniczych. No więc robotnik i lewicowa prasa oskarżają o to obrzucenie błotem, grudami śniegu, powozu Narutowicza, młodzież akademicką i męty społeczne. A także piszą, że młodzież akademicka była uzbrojona. To jest podstawowe kłamstwo, dlatego że organizacja sokolska, której przewodził generał Haller, została rozbrojona. Nie miała broni. Wszyscy korporanci, którzy wyszli na ulicę w te grudniowe dni, byli pozbawieni broni. Dysponowali tylko laskami. Historyk Dariusz Baliszewski, który produkował się kiedyś w telewizji, a potem w telewizji Republika i w różnych prawomyślnych, prawicowych mediach też publikował i pisał, powiedział, napisał tekst dla Polityki dawno temu. Ja ten tekst znalazłem, ale potem zgubiłem go gdzieś. I w tym tekście napisał, że prawica zmierzała do Sejmu alejami jerozolimskimi, czwórkami, uzbrojona w okute laski. Szła tam dokonać zamachu stanu. Proszę Państwa, przed Sejmem były kordony konnej policji, a na rogu Pięknej i Alei Ujazdowskich stały karabiny maszynowe. Prawica nie mogła iść dokonać zamachu uzbrojona w laski, nawet okute, dlatego że za pomocą okutych lasek można sobie co najwyżej samemu zrobić krzywdę, a nie dokonać zamachu stanu. Zamach stanu robi się inaczej. Za chwilę powiem jak. W czasie tego obrzucania błotem powozu prezydenta szpaler na drodze flankujący tą ulicę, którą Gabriel Narutowicz jechał do Sejmu, szpalerze tym stali harcerze. Ci harcerze dostali od Hallera rozkaz oddawania honorów prezydentowi. W pewnym momencie doszło do czegoś dziwnego, ponieważ pojawiła się tam jakaś przedziwna pani, która następnie wtargnęła do mieszkania generała Hallera, błagając go o ratunek, że została pobita przez policję. Pani ta następnie została opisana, tak jak to czytałem w tekście Kisielewskiego. Ta sprawa jest opisana przez historyków, ta sprawa jest wyjaśniona i ona z premedytacją nigdy nie jest podnoszona w opisach zamachu na Narutowicza, który jest ciągle używane jako narzędzie, tak jak to pojęcie moralnego sprawcy, ciągle jest używane jako narzędzie do niszczenia przeciwników politycznych. Ta pani przedstawiła się jako córka generała Hallera, a kiedy się okazało, że generał nie miał córki, to jako siostra generała Hallera, ale tak się stało, że generał też siostry nie miał. Więc rozpoznanie było bardzo marne, ale poszło w świat i dalej, proszę Państwa, to jest utrzymywane, że córka albo siostra generała Hallera rzuciła tutaj, napisał Kisielewski Zygmunt, grudę lodu w twarz prezydentowi. To są kłamstwa. To są najbardziej ordynarne, chamskie kłamstwa, które są dzisiaj tak samo podnoszone. Dokładnie w ten sam sposób. Dokładnie w ten sam sposób. Nie było żadnej córki, ani żadnej siostry. To była prowokatorka policyjna, która została zdemaskowana pod nazwiskiem. Ja tej chwili nie pamiętam jakim, ale to sobie Państwo znajdziecie. Dlaczego dzisiaj się tego w ten sposób nie wyjaśnia, to pozostaje słodką tajemnicą publicystów. Bo im jest tak wygodnie, prawda? Ciągle pisze się książki o zamachu na Narutowicza, ciągle się pisze książki o Niewiadomskim i to jest ciągle ta sama konwencja, całkowicie fikcyjna. Proszę Państwa, to jest jeden moment tragiczny, który widzimy. Tak? Prezydent oczywiście dojechał do Sejmu, w tym Sejmie został zaprzysiężony, wszyscy posłowie prawicy się na to zgodzili. Mało tego, Jan Skotnicki, autor takich fantastycznych zupełnie wspomnień, których nie możemy wydać, bo jego wnuczka pracuje w Gazecie Wyborczej, a on umarł na tyle późno, że nie minęło 70 lat od śmierci. No i nie wiem, czy ja doczekam tej szczęsnej daty, żeby to minęło, bo to da jeszcze dużo lat przed nami.
I on, Jan Skotnicki, napisał, że prezydent Narutowicz po prostu został wybrany w ścisłym porozumieniu tajnym z posłami prawicy. Po prostu. Że doszło do porozumienia i wybrano Narutowicza jako tego, jak to się dzisiaj mówi, bezpartyjnego fachowca. Tak? Człowieka, który się zna na konkretnych rzeczach i jest na tyle rozgarnięty, żeby nie uprawiać polityki demagogicznej. I ten człowiek został zamordowany. W drugim tomie socjalizmu opublikowałem taki wywiad z Piłsudskim. Nie pamiętam już z jakiej gazety. Józef Piłsudski udziela wywiadu. Ten wywiad dotyczy prezydenta Gabriela Narutowicza. I Józef Piłsudski w tym wywiadzie mówi, że on w zasadzie nie lubił tego Narutowicza. Dlatego, że on był za dokładny. On wszystko chciał od razu robić dobrze, miał tą swoją linijkę, ekierkę, coś tam wyliczał. Piłsudski tego nie rozumiał, coś mu o tych inżynierskich robotach w Szwajcarii opowiadał i to wszystko było na Polskę, mówi marszałek Piłsudski, panie redaktorze, za dokładne. A u nas nie można tak od razu dokładnie. I ja, mówi Piłsudski w tym wywiadzie, doradzałem Gabrielowi Narutowiczowi, żeby on nie kandydował na tego prezydenta, żeby może zrezygnował. Ale on powiedział, że skoro już ten naród się tam, że te porozumienia, coś tam, to on jednak poniesie ten krzyż. No i patrzcie, co się stało, powiedział Józef Piłsudski. Do czego to doszło? Co za ludzie? Wstrząsający jest ten tekst i on oczywiście nie jest w żaden sposób interpretowany, bo po co? Natomiast interpretowane jest inne zdarzenie, bardzo istotne. Przypominam, prawica jest rozbrojona. Jedyna broń, jaką dysponują, to są te bryły lodu, bryły śniegu i te laski okute. Na Walejach Ujazdowskich karabiny maszynowe, policja na koniach z szablami dobytymi, tłum się kręci, jakąś barykadę postawili, ale dwugroszówka pisze, że zaraz rozebrali. Robotnik pisze, że postawili, a nie rozebrali i prezydent nie mógł wjechać do Sejmu, ale jakoś wjechał. Prawda? Jakoś się w tym Sejmie znalazł jednak i do zaprzysiężenia doszło. Jak interpretuje te fakty? No interpretuje to w ten sposób, że ktoś liczył, że dojdzie do bardzo gwałtownego zgonu prezydenta przed zaprzysiężeniem. Ale się nie udało, dlatego że no, była ochrona, tak? Że byli ci korporanci, ci harcerze salutowali do czapek i nie można było tak po prostu na oczach wszystkich tego prezydenta zabić, bo by się okazało, że oni wtedy by się rzucili na tego zabójcę. I okazałoby się, co on ma tam w kieszeni, jakiego koloru jest ta legitymacja, tak? Albo kogo, czy on czasem nie zna osobiście generała Sosnkowskiego na przykład, prawda? Albo tego drugiego. Więc proszę Państwa, tak to wygląda w mojej ocenie i to jest oczywiście interpretacja, której można zaprzeczać, nawet bardzo gwałtownie, ale przymusu nie ma, można się do tego przychylić. Najważniejsze wydarzenie, które występuje w dwóch tekstach, to było to zatrzymanie 87-letniego starca Bolesława Limanowskiego i towarzysza Daszyńskiego, przepraszam, i towarzysza Daszyńskiego i jeszcze do tego towarzysza Rajmunda Jaworskiego w bramie przy placu dzisiejszym Trzech Krzyży, a ówczesnym jeszcze placu Aleksandra. W tej bramie już nie ma. Tam jest teraz hotel Sheraton. Tłum rozwścieczonej młodzieży i mentów społecznych zatrzymał trzech towarzyszy w bramie. Czym dysponował ten tłum, że ich tam zatrzymał? No, bryłami lodu, kamieniami i okutymi laskami. Czym dysponowali posłowie, którzy stali w bramie? Rewolwerem towarzysza Daszyńskiego, który trzymał go w ręku. Więc proszę Państwa, że jest nieuzbrojony tłum, a naprzeciwko facet z rewolwerem, to nie jest tak, że ten tłum jest zagrożeniem dla tego faceta, tylko ten facet jest zagrożeniem dla tego tłumu, bo on ma nabity rewolwer. To tak samo jak z moralnym sprawcą. Nie ma moralnego sprawcy, bo sprawca, żeby był sprawcą, musi znać sprawcę, żeby był współsprawcą, musi znać sprawcę rzeczywistego. Jeżeli ktoś stoi z nabitym rewolwerem, to on jest zagrożeniem. Prawda? To oczywiście można to interpretować inaczej, że ten tłum rzuciłby się na Daszyńskiego i rozerwał na strzępy razem z Limanowskim i Rajmundem Jaworowskim. Cóż się dzieje? Widząc, że to nie przelewki, towarzysz Jaworowski mówi, że on pójdzie zatelefonować po posiłki.
Tu rozwścieczony tłum młodzieży akademickiej i mentów społecznych, a towarzysz Jaworowski, jak gdyby nigdy nic, idzie telefonować do pobliskiej apteki. I tylko do telefonu. Ja tylko do telefonu, właśnie. Ja tylko zadzwonić. I w aptece dzwoni, a w tym czasie Daszyński trzyma na muszce tych biednych korporantów, tak? Ja to opisałem w ten sposób w trzecim tomie socjalizmu, że towarzysz Jaworowski powiedział: opuśćcie na chwilę, towarzyszu Ignacy, tę rękę z rewolwerem, idę zatelefonować, prawda? I Daszyński opuścił, tamci odetchnęli, wytarli pod strzała, Jaworowski poszedł zadzwonić. Jak wrócił, to Daszyński znowu podniósł rewolwer. A policja, która stała na koniach, krzyczała: towarzyszu Daszyński, nie strzelajcie. To tylko studenci. To są oczywiście interpretacje i można się z nimi nie zgadzać. Do kogo zadzwonił Rajmund Jaworowski? Do Adama Szczypiorskiego, autora tego pierwszego tekstu, który rezydował w OKR-ze naprzeciwko Muzeum Narodowego. Po co tam zadzwonił? Po to, żeby powiedzieć, że łatwo nie będzie. I trzeba niestety zmobilizować towarzyszy robotników, których czasami nazywamy mentami społecznymi, żeby przyszli na plac Aleksandra i zrobili porządek. Towarzysze robotników, wiadomo, że nie mobilizuje ich się bezpośrednio, tylko przez przywódców poszczególnych dzielnic. Towarzysz Szczypiorski wykonał 3 telefony. Jeden do Józefa Łokietka, drugi do Marcela Piłackiego, a trzeci do Łukasza Siemiątkowskiego, zwanego tatą Tasiemką. Ci panowie bardzo szybko zgromadzili tłum i cóż się stało? Na następny dzień został ogłoszony strajk powszechny. Strajk powszechny robotników Warszawy. No to proszę państwa, jeżeli ktoś szykuje manifestację, tak, robotniczą, dzień po zaprzysiężeniu prezydenta, legalnie wybranego, na którego się wszyscy zgłosili, to co to jest? Nie, to jest zamach stanu. To jest zamach stanu. Tak się robi zamach stanu. Masowe poparcie, faszyści, którzy poszli na Rzym, oni też masowe poparcie narodowe. I to był zamach stanu. I tu mamy to samo. Masowe poparcie prowadzone przez morfinistę, doktora chemii, gangstera, szefa milicji PPS-owskiej Józefa Łokietka. Brata Motla Łokcia z Tomaszowa Mazowieckiego, potentata w branży tekstylnej. Na cały Tomaszów i okolice. Capo di tutti capi województwa łódzkiego. Całkowicie w cieniu. Nigdy żadnych zarzutów. Łukasz Siemiątkowski, z zawodu wstążczarz, tak jest napisane w papierach. Z Grodziska Mazowieckiego. Słynny Tasiemka. Szef gangu Wolskiego. Człowiek, który jak ukradli Strzępy Meldunków, kto napisał? Premier, no, Sławoj Składkowski. Jak ukradli portfel na Powązkach Sławojowi Składkowskiemu, cała policja bezradna. Zadzwonili po Tasiemkę. Przyszedł Tasiemka, powiedział, że dla naszej polskiej władzy to on wszystko. Zaraz się znalazł portfel. Co prawda bez pieniędzy, bo trzeba było czymś zapłacić, ale całe szczęście, że reszta była w tym portfelu. Marcel Piłacki. Ja polecam państwu zdjęcie, takie zdjęcie słynne, publikowane we wszystkich artykułach o PPS-ie. Marsz bojówki PPS-owskiej. Józef Łokietek był człowiekiem mało wyróżniającym się, ale na przodzie idzie Marceli Piłacki. Marceli Piłacki to jest człowiek, jeden rzut oka i widzimy, że szwadron kozaków miałby poważny problem, żeby przejść przez towarzysza Piłackiego, jakby stanął w wylocie wąskiej ulicy. Poważny problem. I pewnie by im się nie udało. Towarzysz Piłacki wybrał się na demonstrację w meloniku i w futrze. Jak to zwykli czynić przedstawiciele ludu pracującego miast i wsi. To towarzysz Piłacki był członkiem, jak również towarzysz Łokietek, Rady Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Dlatego, że proszę państwa, dygresja, to jest tak, że nie jest tak, jak się wydawało prasie prawicowej i jak się wydawało biednym działaczom gospodarczym, spółdzielczym i innym tej tak zwanej prawicy. Miasta bierze mafia. Jeżeli ktoś ma bojówkę i bank do tego, to zostaje radnym.
Jak ktoś ma tylko firmę pod tytułem ostrzenie noży, dorabianie kluczy, to zostaje przy swoim ostrzeniu noży i dorabianiu kluczy, o ile tamci mają dobry humor. Bo może się okazać, że musi się niestety wyprowadzić do Tomaszowa, gdzie Motel Łokieć prowadzi fabrykę tekstylną. Albo w jakieś inne miejsce. To są wszystko radni miasta stołecznego, znaczy Łukasz Siemiątkowski też był radnym, ale chyba później. To są wszystko radni, albo przyszli radni miasta stołecznego Warszawy. Oni mobilizują ruch robotniczy i to towarzystwo rusza na plac Aleksandra, a na następny dzień ogłoszony zostaje strajk. Ogłoszony zostaje strajk. Teraz mała dygresja, bo musicie Państwo zdać sobie sprawę z jednego. Adam Szczypiorski był człowiekiem długowiecznym i tutaj żeśmy powiedzieli o tym, że on doczekał się czasów powojennych i miał tego syna, tego Andrzeja, który na niego donosił do SB i na milicję i ten Andrzej pisał książki, Msza za miasto Arras i temu podobne, ale przecież Adam Szczypiorski to jest jeden z członków założycieli Komitetu Obrony Robotników. Można? Można. Jak to jest zawsze działaczem robotniczym. I spróbujcie go nazwać mentem społecznym. No więc, proszę Państwa, to wszystko ma wymiar kabaretowy i tak to należy odczytywać. Oczywiście jest to poważne, natomiast wobec żywotności tego humbugu, który ciągle działa, czujemy się po prostu bezradni. Czujemy się bezradni, dlatego że najbardziej oczywiste i takie, no jakby to powiedzieć, no, nie dające się zakwestionować wypadki, fakty, są oceniane na opak, tak? Są oceniane na opak. Co biedni korporanci, harcerze, a niechby nawet ci korporanci mieli te okute laski, mogli zrobić milicji PPS-owskiej? Milicji PPS-owskiej, która składała się w sporej części z byłych agentów ochrany, tak? O czym się głośno, normalnie mówiło, prawda? Milicji PPS-owskiej, która zajmowała się rozbijaniem sklepów, niszczeniem dobytku, wyciąganiem ludzi z mieszkań, która była po prostu mafią, tak? Co tu gadać? Prowadzoną przez faceta, no trudno w ogóle jakiekolwiek dobre słowo powiedzieć o Józefie Łokietku, tak? Przecież, ja tylko przypomnę. Tak, Józef Łokietek został w latach 30. osądzony, ponieważ jego drogi się rozeszły. On został przy PPS-ie, a władza znalazła się w rękach pułkowników i to się trochę nie zgrywało i oni postanowili Łokcia postawić przed sądem. Rzeczywiście tak się stało. Towarzysz Józef przyszedł do sądu bardzo rozluźniony, z taką zaczeską, bo tak na łysą czaszkę, taką sobie pożyczkę zaczesywał. Bardzo rozluźniony. Tam go na coś skazali i on wyszedł nie odsiedział ani dnia. Dlaczego? Dlatego, że złożono, jego adwokat wysłał prośbę o ułaskawienie do prezydenta Mościckiego, a prezydent Mościcki nawet się nie zastanawiając, to ułaskawienie podpisał. Podobne, prawda? No więc to jest podobne, albo nawet bardzo podobne. Tylko jeszcze powiem, że Józef Łokietek w przeciwieństwie do Łukasza Siemiątkowskiego całkowicie nie rozpoznał sytuacji w czasie okupacji. Był bardzo pewny siebie, oni generalnie byli wszyscy bardzo pewni siebie i nawet co otworzył lokal gdzieś przy placu Napoleona ówczesnym, dzisiaj przy placu Powstańców, ale Niemcy go zgarnęli i został zamordowany na Pawiaku w okolicznościach niejasnych. A Łukasz Siemiątkowski umarł na Majdanku w wyniku tyfusu. Na tym Majdanku miał bardzo lekką pracę. Niemcy go bardzo lubili i kiedy były jakieś przenosiny do jakiegoś innego obozu, on tam siedział z synem na tym bajdanku, to nawet chcieli się zgłosić do tego nowego obozu, bo Niemcy ochotników brali, ale zaprzyjaźniony niemiecki oficer przyszedł i powiedział temu synowi, żeby powiedział ojcu, żeby się nie zapisywał do tego transportu. I wstążczasz ta Siemka się nie zapisał. No i dzięki temu uniknął śmierci w tamtym obozie, ale no zachorował i umarł. On tam obierał ziemniaki w kuchni czy coś. Ja interpretuję los taty Tasiemki w ten sposób, że kiedy rodziła się niepodległa i legioniści wkraczali na ziemię Królestwa Polskiego, wstążczarz Siemiątkowski zajmował się obsługą linii komunikacyjnych na froncie między Piasecznem a Nowym Dworem Mazowieckim, no bo był ze środka, czyli z Grodziska Mazowieckiego, czyli oddawał usługi wywiadowi niemieckiemu. A Niemcy, jak wiemy, w przeciwieństwie do Brytyjczyków, zawsze pamiętają o swoich ludziach.
I nawet jak jest bardzo źle, to jakiś ochłap im rzucą. No więc Łukasz Siemiątkowski dostał ten ochłap, tu komory gazowe, dymy czarne i inne takie historie masowe rozstrzeliwania, a on ziemniaczki w kuchni spokojnie. Gdyby nie ten tyfus, to może by dożył. To nazwisko współczesnego? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Znaczy to jest popularne nazwisko, więc trzeba by było jakąś kwerendę przeprowadzić, ale doprawdy nie wiem. Znaczy on miał synów kilku. Jeden z tych synów nawet wziął udział w Powstaniu Warszawskim. Chyba ten, który... Ten syn chyba się zgłosił do tego transportu, potem z tego transportu uciekł, trafił do powstania, chyba zginął w tym powstaniu. A nie wiem, co się stało z innymi. Takie to losy. No więc, proszę Państwa, to nie jest koniec, dlatego że demonstracja, która została zorganizowana przez PPS, na której czele szli towarzysze Piłacki, Siemiątkowski i Łokietek, no, była naprawdę groźną siłą, tak? Groźną siłą. I teraz tak, są dwie wersje. Sztandar nieśli. I ten sztandar spoczywał w rękach niejakiego towarzysza Kruszewskiego. Kiedy zaczniemy grzebać w życiorysie towarzysza Kruszewskiego, to się okaże, że to jest zwykły bolszewik, który walczył oczywiście na froncie wojny polsko-bolszewickiej, ale po tamtej stronie. Potem znalazł się z powrotem w Polsce i los nie wiadomo jakim sposobem postawił go na czele pochodu, który maszerował wprost ku Sejmowi. Czoło tego pochodu stanowili wymienieni przeze mnie faceci. I cóż się nagle stało? No towarzysz Piłacki, widząc co się dzieje, przyklęknął na jedno kolano, przesunął melonin do tyłu i zaczął walić raz za razem tam do tego tłumu. W tym momencie, proszę Państwa, na ulicę posypały się z okien okolicznych domów, posypały się butelki z atramentem. Teraz to ja opowiadam bajkę o żelaznym wilku. Butelki z atramentem jakiego koloru? Czerwonego. I wszyscy zaczęli krzyczeć krew, krew, krew. Ta krew była na paltach, była na chodniku, była wszędzie. Zaczęły padać jakieś strzały i nagle się okazało, że towarzysz Kruszewski, szczery bolszewik, leży na ziemi w kałuży krwi. Tylko on. Nikt więcej. I rozpętało się piekło. Dlatego, że hieniści zastrzelili szczerego i dobrego towarzysza. A do tego wszędzie były plamy krwi. Ja teraz przypomnę tę anegdotę, którą już opowiadałem, o szaleństwie Eligiusza Niewiadomskiego. Eligiusz Niewiadomski opisany jest jako szczery wariat, który został wyrzucony przez swoją miłość do Polski i przywiązanie do obowiązków. Został wyrzucony z Ministerstwa Kultury, które potem zlikwidowano zresztą, bardzo słusznie. I nie chcieli go przywrócić do pracy ci źli urzędnicy, no właśnie ze względu na jego niezłomną postawę, poglądy prawicowe i tak dalej. Eligiusz Niewiadomski wprowadził bardzo dziwny zwyczaj w tym ministerstwie. Otóż kazał wszystkim sekretarkom i paniom zatrudnionym w biurze pisać czerwonym atramentem. Dokumenty te wszystkie dokumenty były wypełniane drobnym czerwonym atramentem, którego nikt nie był w stanie przeczytać. Po co? Nikt nie wie, bo można pisać czarnym atramentem i ten czarny atrament widać. Jan Skotnicki, który o tym pisze, mówi, że to było jeden z objawów szaleństwa Niewiadomskiego. Proszę Państwa, Jakub Natanson, którego ojciec wystawił laurkę pośmiertną, któremu ojciec Niewiadomskiego wystawił laurkę pośmiertną, był wynalazcą albo współwynalazcą syntezy takiego związku, który się nazywa fuksyna czerwonego. I który służy do barwienia różnych substancji, między innymi atramentu. Ale to ja tego nie zmyśliłem, może pan sobie to przeczytać u Skotnickiego. Skotnicki jest bardzo wiarygodny człowiek, bardzo wiarygodnym człowiekiem, dlatego że to jest zięć Henryka Grochmana, przemysłowca z Łodzi żydowskiego, który organizował warsztaty w Zakopanem,
te wszystkie warsztaty tej ludowości, tak? On to organizował, założył szkołę, zakłady, oni tam to wszystko produkowali, on to potem sprzedawał po całym świecie i był folklor, taką cepelię. Henryk Grochman miał zięcia. Ten zięć to Jan Skotliński, pracownik Ministerstwa Kultury, malarz, bardzo wybitny moim zdaniem, piękne rysunki, jeszcze do tego tworzył szkice takie, który siedział biurko w biurko z tym niewiadomskim. Był świadkiem wszystkich jego szaleństw, a mało tego, jak zastrzelił niewiadomski Narutowicza, to Skotliński złapał tego Narutowicza w ten sposób i razem z innym urzędnikiem przenieśli go na kanapę. Więc on był w oku cyklonu, wszystko widział. Więc to jest człowiek bezwzględnie wiarygodny. No, więc czerwony atrament. Z tym czerwonym atramentem spotykamy się właśnie w czasie wypełnienia tych dziwnych dokumentów, których jest całe mnóstwo, oraz w czasie tej manifestacji, którą prowadzą Łokieć, Tasiemka i Marcel Piłacki, jak to jest rzucane na chodnik, żeby było widać, ile tej krwi robotniczej ta wstrętna hiena prawicowa przelała. No i ginie towarzysz Kałuszewski. Ale niektórzy twierdzą, że nie zginął towarzysz Kałuszewski, tylko że zginął towarzysz Kozłowski. Bo strzał wcale nie padł, kiedy oni szli tam, tylko kiedy wracali. Wtedy towarzysze się wymienili tymi sztandarami i wtedy padł strzał, nie wiadomo z której strony, być może z bramy, prawda? Zginął ten nieszczęsny towarzysz. Jak było? Nie dojdziemy. Nie dojdziemy. W każdym razie, proszę Państwa, w każdym razie jeden zginął. Jeden zginął, ale mamy dwa nazwiska. W każdym razie pogrzeb towarzysza Kałuszewskiego, Kozłowskiego, mniejsza o to, został w ostatniej chwili wyznaczony na ten sam dzień, pogrzeb towarzysza Kałuszewskiego został wyznaczony na dzień 16 grudnia 1922 roku. 16 grudnia to jest dzień zamachu na prezydenta Narutowicza. Pogrzeb ten miał być wielką, olbrzymią manifestacją robotniczą przeciwko terrorowi prawicowemu. Przeciwko korporantom, studentom, harcerzom, no i mentom społecznym, rzecz jasna. To wszystko miało ruszyć 16 grudnia. 16 grudnia wszyscy wiemy, co się wydarzyło. Został zamordowany prezydent Narutowicz w Zachęcie. Prezydent Narutowicz, proszę Państwa, do tej Zachęty miał nie jechać, ale namówił go premier Julian Nowak. Ja się posłużę teraz ściągawką, bo pewna rzecz mi umknęła. Proszę Państwa, jak znajdę, to się posłużę, a jak nie znajdę, to się nie posłużę. To tylko jeszcze powiem, że żeby w ogóle demonstrować w dzień zaprzysiężenia prezydenta, trzeba było zgłosić taką chęć na policję. I oczywiście wszystkie ugrupowania prawicowe taką chęć zgłosiły, tak? Ale zgłosił tę chęć też bunt i bolszewicy. I tylko oni nie dostali pozwolenia. Prawica dostała pozwolenie na demonstrację, PPS dostał pozwolenie na demonstrację, a bolszewicy, wy nie. Wy w domu dzisiaj siedzicie, koledzy. Was ma tam nie być. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, dokonano sprytnej zmiany ministra. Premier Julian Nowak podmienił ministra spraw wewnętrznych. Minister spraw wewnętrznych, pan Darowski. Chyba, tak mi się kojarzy, żebym dobrze powiedział. Pan Darowski został mianowany ministrem na okres 3 dni od tych wypadków zaprzysiężenia do śmierci prezydenta Narutowicza. Wystawiono swojego człowieka, tak to interpretujemy, można się na tę interpretację nie zgadzać. Nie mianuje się ministrów spraw wewnętrznych na 3 dni, które są kluczowe. A jeżeli się to robi, to znaczy, że ktoś ma jakiś plan.
Premier Julian Nowak namówił Gabriela Narutowicza, żeby Gabriel Narutowicz znalazł się w Zachęcie. Gabriel Narutowicz był myśliwym, hydrologiem, inżynierem i sztuką nie interesował się w ogóle. Natomiast zadał jedno pytanie. Czy Józef Piłsudski tam bywał? Mamy 22 rok. Powiedziano mu tak bardzo często. Ileż Józef Piłsudski mógł tam być razy? Powrócił z Magdeburga w 18, no załóżmy, że był w 19, 20 i 21, ale to trzeba by było sprawdzić i ja wcale nie jestem pewien, czy on tam rzeczywiście był. Natomiast Narutowiczowi ktoś powiedział, że Józef Piłsudski tam bywa i Narutowicz podjął decyzję, że po wizycie u kardynała Kakowskiego on pojedzie do Zachęty i zobaczy te obrazy, to pacykarstwo, które tam wisiało na ścianach. I tak też zrobił, proszę Państwa. W tym czasie Eligiusz Niewiadomski był u swojego wydawcy i umawiał się na honorarium za potężny jakiś album o sztuce, który przygotowywał od wielu lat i który miał w tym wydawnictwie wydać. Nie pamiętam, czy to był Gebetner i Wol, czy Trzaska, Ewert i Michalski, ale to nieważne, w tej chwili to wyleciało z głowy. Był tam Eligiusz Niewiadomski, wprost z tego wydawnictwa Eligiusz Niewiadomski poszedł do Zachęty z Browningiem w kieszeni. To też jest ciekawe, że nikt nie potrafi ustalić, co to była za broń. To był prawdopodobnie hiszpański pistolet, a nie żaden Browning i nie żaden rewolwer, jak wszyscy pisali, tylko normalnie płaski pistolet. Ale to jest na osobne śledztwo, którym się nikt nie zajmuje. I zjawił się przypadkiem w tej Zachęcie, przypadkiem zobaczył Narutowicza i przypadkiem go zastrzelił. Proszę Państwa, pod Zachętą zjawił się również generał Haller, który miał tam nie być, ale jeden z jego znajomych, adiutantów, ludzi, którym ufał, namówił generała Hallera do tego, żeby on tam pojechał. Kiedy generał Haller tam przyjechał, było już wszystko otoczone kordonem policji. Generał Haller wysiadł z tego powozu, nie wiedział, co się stało, a stojący na schodach Zachęty Marian Zyndram-Kościałkowski, późniejszy premier, zaczął krzyczeć mordercy, mordercy i krzyczał tak w stronę generała Hallera. Generał Haller nie wiedział, o co chodzi i też zaczął krzyczeć mordercy, mordercy, bo ktoś mu powiedział, że zastrzelono prezydenta Narutowicza. Marian Zyndram-Kościałkowski, proszę Państwa, był członkiem PSL Wyzwolenie. Jak wiemy, był to Piłsudczyk i był w tym PSL Wyzwoleniu nie dlatego, że wierzył w ruch ludowy, ale dlatego, żeby na polecenie Józefa Piłsudskiego pilnować tego, co się w PSL Wyzwolenie dzieje. Proszę Państwa, nie wiemy skąd i dlaczego znalazł się w Zachęcie Eligiusz Niewiadomski, natomiast no, na pewno nie znalazł się tam przypadkiem. Na pewno nie znalazł się tam spontanicznie i na pewno nie znalazł się tam z własnej woli. Nie jestem w stanie ocenić, na ile prawdziwe jest to, że Eligiusz Niewiadomski chciał zabić Józefa Piłsudskiego, a jeżeli nawet by to było prawdziwe, to to zostało tylko i wyłącznie wdrukowane, że tak brzydko powiem, w głowę Eligiusza Niewiadomskiego po to, żeby dostymulować jego pragnienie czynu i zaistnienia. Chwilę poświęcę Eligiuszowi Niewiadomskiemu, proszę Państwa, bo on jest zawsze otoczony nimbem takiej czci i współczucia. To był rzeczywiście człowiek nieszczęśliwy, ale no, niedawno współczuliśmy Adamowi Szczypiorskiemu, że miał syna donosiciela, prawda? I też był nieszczęśliwy, bo mu się takie dziecko urodziło. Eligiusz Niewiadomski był człowiekiem chorym, miał połamany kręgosłup i był ciężko poparzony. Jak ten facet się poruszał po świecie, to trudno zgadnąć, dlatego że jak się ma złamany kręgosłup, moja teściowa miała ten kręgosłup złamany i co prawda się poruszała, ale jakby to powiedzieć, było to markowanie poruszania się. Więc, a Eligiusz Niewiadomski poruszał się dosyć sprawnie i bardzo energicznie. No to w grę wchodzi tylko jedno, morfina, prawda? Ewentualnie opiaty. No więc jeżeli ktoś jest stale pod wpływem morfiny albo opiatów i ma różne obsesje, to jest wdzięcznym materiałem do rozmaitych manipulacji. Kariera Eligiusza Niewiadomskiego, szczerego patrioty, bo tego nie możemy panu Eligiuszowi odmówić, przebiegała w sposób dziwny, bo kiedy zgłosił się do wojska na front bolszewicki, to został skierowany do 5. Pułku Piechoty imienia Józefa Piłsudskiego. To nie był zwykły pułk, to był pułk ludzi zaufanych.
Trafił tam Eliusz Niewiadomski. Wcześniej chciał pracować w kontrwywiadzie, gdzie go zaprotegował Kazimierz Sosnkowski i w tym kontrwywiadzie pan Eliusz niestety nie zabawił długo, dlatego że on traktował serio ten kontrwywiad i chciał wieszać tych wszystkich bolszewickich prowokatorów pochodzenia żydowskiego, a tamci mu mówili, że może lepiej nie. Taki miły chłopak. Niech skończy politechnikę. I pan Eligiusz, to jego to bardzo irytowało i być może wtedy nabrał tych swoich antysemickich podejrzeń, że za tym wszystkim stoją Żydzi i tym rządzą. No i potem deklarował to wielokrotnie. Eligiusz Niewiadomski zaangażowany był w bardzo wiele, bardzo takich poważnych projektów wydawniczych. Za czyje pieniądze, nie wiadomo, jeździł po muzeach całej Europy i gromadził materiały, również fotograficzne. Było to w czasach przed I wojną światową, proszę Państwa. Te sprawy musiały kosztować monstrualne sumy. Monstrualne sumy. On miał wstęp wszędzie. Wszędzie go przyjmowano z otwartymi rękami i wszędzie Eligiusz Niewiadomski mógł sobie te zdjęcia robić i oglądać wszystkie zabytki. I przygotowywał ten olbrzymi katalog, czy jak to tam, czy tą syntezę historii sztuki, jak to miało tam się nazywać, nie pamiętam. W każdym razie trwało to wolno, bo on był bardzo dokładny. No i chyba nie znalazło finału, a jeżeli, no to nie jest na pewno wznawiane. Napisał też historię malarstwa polskiego, bardzo ciekawą, ale też nie jest wznawiana ze względu na to, że to jest wstrętny faszysta i morderca prezydenta. Uważam, że Eligiusz Niewiadomski był postacią tragiczną. Był człowiekiem chorym, zniszczonym, wmanipulowanym w sytuację bez wyjścia, którego do tej misji wytypowano. Oczywiście udowodnienie tego jest niemożliwe, ale możemy takie sprawy podnosić, dlatego że jak ktoś podnosi kwestię moralnego sprawstwa, tak, człowieka, który był w ogóle niezamieszany w tę sprawę, no to daje tym samym, otwiera drogę do tego rodzaju interpretacji. Eligiusz Niewiadomski zjawił się przypadkiem w Zachęcie, przypadkiem natknął się tam na Jana Skotnickiego, autora fantastycznych wspomnień, i przypadkiem zapytał go, który to Narutowicz. A kiedy Jan Skotnicki wskazał, który to Narutowicz, Eligiusz Niewiadomski cofnął się, a kiedy Jan Skotnicki odwrócił się w stronę obrazu, gdzie również patrzył prezydent, Eligiusz Niewiadomski wpakował cztery razy chyba wystrzelił, albo trzy, w plecy prezydenta i prezydent skonał. Trwało to około 15 minut, wszystko pół godziny po tych wypadkach, to było godzina 12, kiedy prezydent został postrzelony, 12.30, towarzysz Szczypiorski już omawiał z innymi towarzyszami kwestię, co zrobić po zamachu na prezydenta. Co takiego przedsięwziąć wobec tej straszliwej sytuacji, jaka ma miejsce, a tu przecież na miasto wychodzi kondukt z trumną towarzysza Kałuszewskiego, którego wstrętna prawica za pomocą butelek z czerwonym atramentem zamordowała dzień wcześniej w czasie demonstracji. I ten pochód, za tym pochodem idą masy robotnicze, które jakie są? Wściekłe, podminowane masy robotnicze tam idą. Ile tam browningów było w kieszeniach? Ile tam było złych emocji, ile tam było resentymentu. A towarzysz Jaworowski prowadzi ten kondukt z trumną towarzysza Kałuszewskiego, a może Kozłowskiego. Nie wiadomo, ktoś tam leży w tej trumnie w każdym razie i go niosą. Na powązki, których szefem jest towarzysz Siemiątkowski z kolei. I co tu się może wydarzyć, prawda? Nie wiadomo. Proszę Państwa, pojawia się nie wiadomo gdzie rzucony rozkaz i nie wiadomo skąd wzięta koncepcja, żeby towarzysz Łokieć z innymi towarzyszami, korzystając z tak fantastycznej okazji, jaką jest śmierć prezydenta Narutowicza, wymordował moralnych sprawców. Wymordował moralnych sprawców tego zajścia. Ci moralni sprawcy to posłowie chrześcijańskiej i narodowej demokracji i generał Haller oraz prezes Stowarzyszenia Rozwój z Łodzi, który miał tam swoją agendę gdzieś w pobliżu tego placu Aleksandra, zwanego później Placem Trzech Krzyży. I cóż robi towarzysz Łokieć? Towarzysz Łokieć jest człowiekiem niezwykle poważnym. Wysyła towarzyszy z wiadrem czerwonej farby na miasto, żeby zaznaczali drzwi tych
moralnych sprawców, którzy są przeznaczani do likwidacji. I bojówki są przygotowane, a mało tego, że są przygotowane bojówki, to jeszcze idzie ten wielotysięczny kondukt, tak, który został na tę ulicę wyprowadzony celowo, bo żeby załatwić pogrzeb dzień po śmierci, to trzeba było steryzować księdza, bo tak się pogrzeby nie odbywają, to było przymuszenie, prawda, wymuszenie. Na chwilę przerwijmy i popatrzmy, co się dzieje, jak reaguje prawica na śmierć prezydenta Narutowicza. No mamy słynne wystąpienie posła Strońskiego, który wygłasza, a potem publikuje tekst pod tytułem Ciszej nad tą trumną, tak, wzywający do zgody. Jak lewica reaguje na wystąpienie Strońskiego? Krzyczy do niego, ty Żydu, powiedz, że się nazywasz Lewin i pochodzisz z Niska. Naprawdę, nic nie zmyślam, tak było, to wszystko jest zapisane. Towarzysz Stroński, znaczy już nie towarzysz, prawda, pan Stroński, bardzo zirytowany tym faktem i roztrzęsiony, schodzi z mównicy sejmowej. Usiłował doprowadzić do jakiegoś konsensusu i zgody, ponieważ widzi, że nie poradzą sobie z tą propagandową machiną, która na nich zmierza, razem z tą trumną Kałuszewskiego, razem z towarzyszem Jaworowskim telefonującym wcześniej z apteki, razem z towarzyszem Łokciem i towarzyszem Siemiątkowskim, po kondukt zmierza wprost na Wolę, gdzie tam siedzą inni towarzysze, którzy znają towarzysza Wstążczarza. Proszę Państwa, w ostatniej chwili rozkaz wymordowania moralnych sprawców zostaje cofnięty. Robi to Daszyński. Krzyczy, spotyka się z towarzyszem Szczypiorskim i krzyczy mu w twarz, że to prowokacja, że trzeba to zatrzymać. Wskazuje bezpośrednio na inicjatorów tej akcji, że to są młodzi oficerowie POW z otoczenia Piłsudskiego. Wskazuje tym samym na to, że ten rozkaz musiał być bezpośrednio od Józefa Piłsudskiego. Natomiast inni towarzysze zorientowali się, że coś jest nie tak i zaczęli wołać, że to prowokacja. Człowiekiem, który odwołał ten zbrodniczy rozkaz, był Daszyński. Czy on to zrobił dlatego, że obudziło się w nim sumienie? Przypuszczam, że nie. Za chwilę przeczytam tekst przemówienia, który Daszyński wygłosił w Sejmie po wypadkach, które nastąpiły w czasie zaprzysiężenia prezydenta. Przypuszczam, że Daszyński albo dostał polecenie, żeby to zatrzymać, albo wręcz rozkaz. Czyli, że coś wydarzyło się takiego na zapleczu, czego my nie wiemy, co skłoniło towarzysza Daszyńskiego do powstrzymania tej akcji i próbą, to była pierwsza chyba próba obarczenia towarzysza Łokietka odpowiedzialnością za to. Czyli wszyscy umyli ręce, a szef bojówki miał być za to odpowiedzialny. No ale towarzysz Łokietek to nie był zwykły towarzysz, którego można było tak po prostu obciążyć odpowiedzialnością za jakieś afery. On się tą odpowiedzialnością po prostu obciążyć nie dał. Przestaną rzucać na niego oskarżenia prawdopodobnie z obawy o życie. To jest moje przypuszczenie, bo podejrzewam, że towarzysze, którzy słuchali towarzysza Łokietka, byli do niego przywiązani osobiście. Gdyby mieli wybierać pomiędzy towarzyszem Piłsudskim a towarzyszem Łokietkiem, wybraliby jednak Łokietka. A jeszcze jedna ciekawa przypadłość Józefa Łokcia. On sobie, bo to był też obsesjonat, on miał prawdziwy doktorat z prawdziwej chemii, w Curychu zrobiony. Razem z Mościckim na tej samej uczelni studiowali, dlatego go Mościcki ułaskawił. Towarzysz Łokieć obstalował sobie taki sam mundur, jaki miał Piłsudski i w święta państwowe oraz urodziny marszałka przebierał się w to i stawał w lustrze. I to jest ciekawe, bo no, wiecie Państwo, jak ja czytam te wszystkie rzeczy, prawda? Jak ja czytam te wszystkie rzeczy i myślę sobie, i co? Efektem tego wszystkiego jest dzisiaj co? Książka Twardocha? No, przecież to jest po prostu coś strasznego. Książka Twardocha, ta nędza? Która? No ten tam był król czy coś. O jakichś żydowskich gangsterach. No przecież to są w ogóle jakieś afery. Józef Łokietek był wielkim miłośnikiem cyrku.
czyli tych zapasów, bo cyrk to były wtedy zapasy. I on tam chodził do tego cyrku, przecież nie po to, żeby oglądać, jak te spocone grubasy sapią. On tam się spotykał z innym wielkim miłośnikiem cyrku, z mecenasem Mojżeszem Maślanko, który siadał też w jednej ławce razem z nim i obaj gapili się na tych cyrkowców, a sobie tam coś szeptali jeden drugiemu do ucha, prawda? I umawiali się na różne ciekawe jakieś przedsięwzięcia. Mojżesz Maślanko, jak pamiętamy, przeżył obóz koncentracyjny i został z jednym z najbardziej wziętych adwokatów powojennych. Bronił spraw beznadziejnych. Piosenki o nim śpiewano i tylko Marek Hłasko wysypał się kiedyś w pięknych dwudziestoletnich i napisał, że jak były procesy z udziałem Mojżesza Maślanki, później Mieczysława Maślanki, to podsądni nie wiedzieli, kogo bardziej się bać, prokuratora czy Mojżesza Maślanko. A ja to już opowiadałem, ale jeszcze powtórzę, bo to śmieszne. Nie będę żydłaczył, bo nie umiem i nie będę robił takich rzeczy, ale taką anegdotę słyszałem o Mojżeszu Maślanko, że po wojnie na Dolnym Śląsku pojawili się przesiedleńcy i tam była baza wojsk radzieckich. I któryś z chłopców, chłopcy grali w piłkę, któryś z chłopców kopnął tę piłkę na teren tej bazy wojsk radzieckich. No i nieświadom zagrożenia wszedł tam, żeby ją wyciągnąć. Wyciągnął tę piłkę, został schwytany. No i co? No, kara śmierci w ogóle. Zdrada główna w ogóle. Nie ma o czym gadać. Rodzice w ogóle przerażeni. W ogóle pisma, sądy, adwokaci. W końcu trafili do Mojżesza Maślanko. To jest anegdota. Ja nie próbuję Państwa przekonać, że to prawda, ale to jest zabawna anegdota. Trafili do Mojżesza Maślanko. Mojżesz Maślanko podjął się obrony tego dzieciaka. No i jest sąd. Prokurator cały jest zagotowany w ogóle, tam po prostu zachowuje się jak w ogóle kogut, w ogóle skacze, oskarża, no na głowie staje. A Mojżesz Maślanko zasłonięty czyta gazetę i w ogóle nie zwraca uwagi na ten sąd. I sąd pyta, panie mecenasie, czy my albo panu nie przeszkadzamy? Nie, 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 mówi Mojżesz Maślanko, ja tu sobie poczytam gazetę, niech pan prokurator wygłasza swoje mowy. I prokurator dalej, i dalej, i dalej, ten biedny dzieciak płacze, ta matka w ogóle to samo, ojciec rozdziera w ogóle szaty, gryzie paznokcie. Sędzia znowu, panie mecenasie, czy my na pewno panu nie przeszkadzamy? Ale skąd w ogóle wcale, nikt się wysoki sąd nie przejmuje i robi swoje. No i tak do końca, w końcu przychodzi do mowy obrończej mecenasa Mojżesza Maślanki i mecenas Maślanko wstaje i mówi tak, że ja tu przeczytałem w tej gazecie, że angielski dziennikarz pyta towarzysza Bieruta, czy są bazy wojsk radzieckich w Polsce. A towarzysz Bierut jemu odpowiada, nie ma. Skoro nie ma, to po co my tu siedzimy? Jak mówię, to nie musi być prawda, bo Marek Hłasko pisał co innego. Z tym panem spotykał się Józef Łokieć w przedwojennym cyrku, gdzie tam żydowscy i polscy silnoręcy walczyli o palmę pierwszeństwa, co dzisiaj w sposób bardzo głupi i kompletnie infantylny opisuje Twardoch. W ogóle szkoda gadać. Szkoda gadać po prostu. Szkoda. Bardzo poważne sprawy. Raz się przejechał Józef Łokieć, bo próbował złamać żydowskich tragarzy mięsa na Franciszkańskiej. I wysłał do nich swoich chłopaków tam z tymi szpadrynami, kastetami i innymi rzeczami, a tamci za te gnaty połapali. I się okazało, że nie, że nie da rady. Tym razem nie. No to właśnie. To trzech być przyjęty, trzeba było 200 kilo wziąć na plecy i przejść i o kurczę. No, no właśnie, więc tutaj. Ja raz niosłem trzeba umieć. Ja raz niosłem pół tuszy prosiaka, dziękuję bardzo. Więcej tego wyczynu nie powtarzałem. Miałem mało lat, ale lepiej nie próbować. No, w każdym razie, proszę Państwa, po zamachu na prezydenta Narutowicza obóz patriotyczny, tak zwany, ma szczery zamiar wymordować wszystkich moralnych sprawców, czyli zlikwidować fizycznie tak zwaną prawicę i dokonać zamachu stanu, który jest na kim wzorowany? No na faszyzmie przecież, prawda? No bo to są te metody, tak? I co robi? No krzyczy się łapaj złodzieja, tak? A mało, że się krzyczy łapaj złodzieja, to jeszcze tego, co niby, którego się chce zabić, krzyczy, oskarża się o to, że to on krzyczy łapaj złodzieja. Więc tu tych pięterek jest bardzo dużo. My się nie musimy w nie zagłębiać, proszę Państwa, są najważniejsze dwie sprawy. Prawica na ulicy jest nieuzbrojona, to jest jedna sprawa, jest nieuzbrojona.
krew, którą widzimy, to atrament, a generał Haller nie znał osobiście, ani nawet nie przypuszczał istnienia Eligiusza Niewiadomskiego. Więc to załatwia całkowicie w mojej ocenie sprawę. I jakiekolwiek dywagacje na temat współudziału, jakiegoś właśnie moralnego sprawstwa są, to są fikcje, to są rzeczy bezpodstawne. I opowiadanie takich rzeczy przez ludzi, którzy mienią się być doktorami historii, jest po prostu kompromitacja. Kompromitacja. Niech wyjaśnią, dlaczego Eligiusz Niewiadomski służył w 5. Pułku Piechoty Legionów imienia Józefa Piłsudskiego. Jak to się stało? Niech ta kwestia zostanie na świetle. Z synem. Prawda? Niech to zostanie naświetlone. Albo skąd Eligiusz Niewiadomski miał pieniądze na swoje prace w muzeach? Tylu jest historyków. Dlaczego tego nie naświetlić? To arcyciekawa sprawa. Państwo powstaje, nie ma granic. Ci się zastanawiają, czy transport kolejowy, czy może wodny. Eligiusz Niewiadomski syntezę historii sztuki robi. W Paryżu i w innych francuskich muzeach. A nie ma żadnego majątku. Jest biednym, wyrzuconym z pracy urzędnikiem, który utrzymuje się z odczytów i wykładów. To normalnie jak Korwin-Mikke, który się utrzymywał z grania w brydża. Z odczytów i wykładów się utrzymuje. I tak mu to świetnie idzie, że nawet na rewolwer sobie zarobił i skądś go kupił. Pistolet. To jest straszne, że nawet nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, co on miał w ręku. I to nawet nie jest w ogóle... Powinno być przedmiotem sporu przynajmniej, tak? A to w ogóle nie jest podnoszone. Powinno być w muzeum, ale nikt nie wie, co się stało z tą bronią. Proszę Państwa, jest jeszcze jedna ciekawa sprawa, o której ja kiedyś wspominałem, ale jeszcze raz wspomnę. Otóż, proszę Państwa, prezydenta zabito 16 grudnia o godzinie 12 w południe. W tym samym czasie syn jednego z szefów wydawnictwa Trzaska, Ewert i Michalski, młody pan Ewert, był w Sosnowcu ze swoimi znajomymi i o godzinie 10 rano oznajmił tym znajomym. Słyszeliście? W Warszawie jakiś Niewiadomski zastrzelił prezydenta. To można przeczytać. Tak, to można przeczytać i to jest oczywiście jako plotka omawiane, ale ja Państwu to przytaczam, dlatego że pan ten zrobił potem wielką karierę, był redaktorem naczelnym Polski Zbrojnej. Wielką karierę. Był redaktorem naczelnym Polski Zbrojnej. Ten pan, który już o 10... Nie, przed wojną, w 20-leciu. Ten pan, który już o godzinie 10 rano wiedział, że o 12 Niewiadomski zastrzelił prezydenta Narutowicza. Jest jeszcze jeden taki moment, że już nie pamiętam, kto jechał na Śląsk pociągiem i nagle w drzwiach stanął funkcjonariusz policji i powiedział, słyszeliście, zabili prezydenta, a to było przed 12. No to dwa takie momenty. No, mamy tę nieszczęsną siostrę albo córkę generała Hallera, prawda, która jest ewidentną prowokatorką. Aha, w czasie rozpoznawania, co działo się na placu Aleksandra, zwanym dzisiaj Placem Trzech Krzyży, w czasie rozpoznawania tej sytuacji, przepraszam, głos mi słabnie, okazało się, że wśród tej tak zwanej młodzieży akademickiej są prowokatorzy PPS-owscy poubierani w czapki korporacyjne. Jednego zidentyfikowano, nazywał się Opęchowski. Natomiast ilu ich tam było i co oni robili, a także jakie okrzyki wznosili, no tego nie wie nikt. W każdym razie no musimy mieć świadomość tego, w jaki sposób Józef Piłsudski organizował swoje konspiracje. No to tak jak było z generałem Zyndramem Kościołkowskim, tak? Oni byli wszyscy instalowani w strukturach. Byli to ludzie wierni, przywiązani osobiście do tej czy innej postaci i oni byli instalowani w innych strukturach, czy to w PSL-u, czy to w Narodowej Demokracji, czy gdzieś tam i mieli tam robić robotę wywrotową, tak? Walenrody, właśnie. Konrad Walenrod, taka postać. Bardzo ci dziękuję. To proszę Państwa jest jawne, wszyscy to opisują, to nawet miało swoją jakąś strukturę, to było ponazywane tam zespół A, zespół B czy jakoś podobnie. Mnie te wszystkie szpiegowskie historie średnio interesują i ja nie jestem w stanie utrzymać najprostszej tajemnicy, a co dopiero konspirować.
I te wszystkie fascynacje tajnością tylko mnie irytują i doprowadzają do białej wściekłości, więc nie mogę słuchać o tych metodach, bo mnie to denerwuje, no ale one są i są opisywane przez ludzi, których to z kolei podnieca bardzo. Nie doszło do wymordowania dzięki towarzyszowi Daszyńskiemu, ale towarzysz Daszyński, proszę Państwa, po wypadkach 11 grudnia wygłosił przemówienie w Sejmie, które zaraz Państwu przeczytam, tylko się napiję. Ja nie wiem, jak ja wydam ten trzeci tom baśni socjalistycznej, bo to jest jeden rozdział, a jest ich 26. Tak, już napisane, tylko teraz, wiesz, one były pisane w różnych okresach czasu. Ja muszę je poukładać, powyrzucać, te, żeby to pasowało jeden do drugiego, bo tam są no, rzeczy synchroniczne, które nie mogą pojawić się, no bo wyjdzie, że ja niedoróbki tutaj umieszczam. Przemówienie Daszyńskiego. Wysoka Izbo. Nie porachunki partyjne, ani nie hasło bezpośredniej walki klasowej nadaje treść temu naszemu wnioskowi. Wniosek nasz podyktowany jest poczuciem głębokiej troski o sam byt niepodległej Republiki Polskiej, o jej konstytucję i wymiar prawa wobec każdego człowieka, każdego obywatela. Tym niemniej nie możemy się ograniczyć do stwierdzenia tylko formalnej natury przestępstw wobec całości praw i ustroju Rzeczpospolitej. Rozumiemy dokładnie społeczne i polityczne podłoże tej zaciętej walki, która szarpie i miota wnętrznościami Polski. Wiemy doskonale, że podłożem najgłębszym i najsmutniejszym tej walki jest ciemnota polityczna, zupełny brak jasnego pojęcia o najprostszych funkcjach prawnych organów życia zbiorowego w wolnej republice. Spod trzech systemów ucisku, spod trzech systemów unicestwiania każdego normalnego przejawu siły narodu dostały się masy polskie do niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej. Wszelkie podstawowe pojęcia, uczucia jakiejś władzy uległy głębokiemu przesunięciu. Dawniej bowiem władzę oznaczał ten, kto miał najbrutalniejszą siłę do dyspozycji przeciwko masie ludowej. Poczucie władzy wpajano batem i więzieniem w każdego człowieka w Polsce. I dlatego objaw nieszanowania władzy polskiej, objaw naigrywania się ze swawolnego z rzekomej jej bezsiły, objaw stałego buntu przeciw najwyższym władzom wybranym jawnie i legalnie przez naród, ten objaw to powszechne zjawisko, poza klasami i partiami politycznymi. Ale na tle tego objawu rozpanoszyła się polityka społeczna, którą krótkim wyrazem można by nazwać polityka strwożonego o swoją przyszłość paskarstwa. Paskarstwa miejskiego, paskarstwa wiejskiego, paskarstwa we wszystkich odcieniach strwożonego o swoje zyski. To paskarstwo w ciężkiej, zażartej walce konkurencyjnej o dobra, o te waluty, o te dewizy, to paskarstwo dawno już wystąpiło do boju. Drobne mieszczaństwo, kupiectwo, inteligencja czują się ciężko zachwiane i dlatego nic dziwnego, że z natury tchórzliwie dbające tylko o natychmiastowe zyski zaczęły szukać haseł, które mogłyby być święte, które by ich nie... gdyby ich nie sponiewierano i zszargano w błocie. Przewodnim sztandarem głównym hasła jest nacjonalizm. Nacjonalizm sięgający do barbarzyństwa, do zapomnienia uczuć chrześcijańskich, do zapomnienia religii, do zapomnienia wszystkiego, co człowieka czyni podobnym do człowieka, bez względu na kolor jego skóry, bez względu na wyznanie. To przerwę na chwilę. Proszę Państwa, widzimy jasno, kto jest przeciwnikiem towarzysza Daszyńskiego. Przeciwnikiem są ludzie, którzy chcą zarabiać na pośrednictwie, prawda? Które towarzysz Daszyński nazywa paskarstwem. Paskarstwo to jest kupowanie czegoś i sprzedawanie z nieuzasadnionym zyskiem na czarnym rynku. Zamiast ze stratą. A tutaj on paskarstwem nazywa tych wszystkich ludzi, którzy normalnie próbują dystrybuować towary gdzieś tam zakupowane. Jemu się to wcale nie podoba, bo on występuje w imieniu ruchu robotniczego, który chodzi codziennie do pracy na 8-10 godzin, wychodzi i zajmuje się rozrywką, czyli idzie do szynku. A ci, co próbują coś jeszcze robić, nie podobają się panu Daszyńskiemu zupełnie, no bo widocznie robią dla kogoś konkurencję, prawda? Dla innych jakichś pośredników w handlu. I ci inni pośrednicy nie zasługują na miano paskarstwa, tylko ci właśnie, co podnoszą te tutaj uczucia chrześcijańskie. To nie, głośno tego nie mówmy. I proszę panów, pod hasłem tego nacjonalizmu w gruzy napaść pierwsza zasada demokracji i konstytucji polskiej. Zasada panowania większości wolno wybranych posłów.
W walce tej sięgnięto do skorumpowania administracji polskiej do ostatka. Słaba, chwiejna, nieznająca prawa administracja polska staje się wyrazicielką klasy, która odmawia wymiaru prawa, stwarzając męki, tortury dla milionów ludzi w miastach i po wsiach. Nie ma sprawiedliwości, nie ma u nas prawa. Oto są słowa, które słyszymy z ust każdego pokrzywdzonego człowieka. Ale proszę panów, nie tylko wymiar prawa stał się środkiem walki na korzyść kurnych 10 tysięcy. Ale nie wahano się w takiej chwili jak dzisiejsza sięgnąć nikczemnym tajnym spiskiem w głąb armii polskiej. Na prawicy okrzyki. To jest z gazety przepisane. Proszę państwa, co on mówi? Mówi, że większość szuka jakiejś tutaj uzurpacji. No ale większość, jak zobaczymy mapę Polski po wyborach 20 roku, to ta mapa jest niebieska. Tak? To większość, to jest ta prawica, o której Daszyński mówi, że jest mniejszością. Czyli proszę państwa, no mamy to samo co dzisiaj, prawda? Mamy większość, która wygrała wybory, a marszałek Senatu wychodzi i wygłasza jakieś exposé na tle flag, tak jakby on te wybory wygrał, prawda? I szykował się do objęcia rzeczywistej władzy. Przecież to jest to samo. Większość nazywana jest mniejszością. Ludzie, którzy nie mają żadnych możliwości sprawowania władzy, uważają, że je mają i domagają się jakichś dodatkowych prerogatyw od kogo? No od tłumu, prawda? Od ludzi na ulicach. Więc ja chyba jeszcze raz to powtórzę, że ja nie będę uczestniczył w żadnych demonstracjach i nikt mnie do tego nie namówi. Każdy może oczywiście chodzić gdzie chce, ale ja będę wszystkich od tego pomysłu odwodził. Idźmy dalej. W Rosji, później sowieckiej, również bolszewicy się nazywali bolszewikami, choć byli w mniejszości. Tak. I to jedzie w historii. Tak, tak. To jest, bo to, jak kogoś jest mniej, to mówi, że jest go więcej i wszyscy wierzą. To się nazwie batalionem, tak. To wszystko zależy od tego, ile broni jest po tamtej stronie. Najpierw trzeba rozbroić przeciwnika, dać jednemu rewolwer i już potem leci. Można zmieniać. Polska w ten sposób traci wiązania prawne. Ja też zwrócę uwagę na ten bełkot, bo to jest pisane językiem niezrozumiałym, ponieważ oni nie wiedzą, co mówić. Po prostu nie są w stanie opisać rzeczywistości tak, jak ona wygląda, dlatego szukają jakichś demagogicznych wzorów i tym się posługują. Polska w ten sposób traci wiązania prawne. To, nad czym cywilizowane narody, to, nad czym Sejm ustawodawczy tracił czas, tracił energię, aby stworzyć z mozołem niedoskonałe, niedokładne wiązania prawne dla świeżo wskrzeszonego do wolności narodu, pęka i rozłazi się w oczach naszych. Granice nasze geograficznie nie dające się obronić, możliwe tylko do obrony przez największą potęgę, jaką Polak rozporządza, przez mur solidarnych w zapale świętych, gorejących piersi obywateli, staną się w ten sposób bezbronne wobec wrogów z zachodu i wschodu. Na prawicy brawa. No właśnie jeszcze ta prawica, która jest kompletnie niezorientowana i klaszcze Daszyńskiemu, nie wiedząc do czego on zmierza. Ale nie tylko bezbronność naszej ojczyzny, ale klęsk w naszych warunkach. Wojna domowa grozi straszliwą łuną zabłysnąć nad Polską. Bądź panowie, każdy z was, który obala demokrację, który plwa na wolę większości tego ciała, który znieważa i hańbi wolno obranego prezydenta Republiki Polskiej, wesołość na prawicy, ten daje hasło do wojny domowej. Ten podpala gmach Rzeczpospolitej, bo nie myślcie panowie, że lud miejski i wiejski, że robotnicy i chłopi ustąpią przed dyktaturą mniejszości. Wrzawa na prawicy, marszałek dzwoni, głos na prawicy. Przed mniejszościami narodowymi nie ustąpią, marszałek dzwoni, głos na lewicy. Cicho faszyści, marszałek, proszę panów o spokój. Tak to było zapisywane, dzisiaj to by było nagrane. Ja tylko, proszę państwa, wrócę do tego paskarstwa na chwilę. Do tego paskarstwa. Polityka strwożonego o swoją przyszłość paskarstwa miejskiego, paskarstwa wiejskiego, paskarstwa we wszystkich odcieniach stworzonego o swoje zyski. A tutaj mamy ten podpala gmach Rzeczpospolitej Polskiej, bo nie myślcie panowie, że lud miejski i wiejski, że robotnicy i chłopi ustąpią przed dyktaturą mniejszości. Mamy paskarstwo miejskie i wiejskie i lud miejski i wiejski. Jak to wygląda, gdzie to mieszka jedno, a gdzie drugie, gdzie się kryje i czym żywi, tego nam towarzysz Daszyński nie wyjaśnia i nikt za nim też tego kalamburu nie próbuje nawet rozwiązać.
Dyktatura mniejszości łamiąca demokrację spotyka się z otwartą wojną z dołu. Rewolucja dyktowana z góry spotyka się z rewolucją idącą z dołu, oklaski na lewicy. Panowie, dziś uspokajacie się tym, że po waszej stronie są urzędy i sądy, że skorumpowana administracja nie ściga was i że wam włos z głowy nie spadnie, kiedy znieważacie prezydenta republiki i harbicie Zgromadzenie Narodowe. Tak jest, panowie, możecie dziś uznawać się za zwycięzców, ale panowie, kto sieje wiatr, zbiera burzę. Wesołość na prawicy. Pan Korfanty, bardzo słusznie. Oklaski na prawicy. Marszałek dzwoni. Ale jeszcze tej wojny domowej nie ma. Jeszcze Sejm obraduje. Marszałek nasz jeszcze ma w ręku władzę nad Sejmem. Jeszcze prezydent Rzeczpospolitej nieobalony. Jeszcze spiski nie stoczyły do gruntu wiązadeł państwa. Głosy. Brawo. Oklaski na prawicy. Marszałek dzwoni. I dlatego powiadam, najwyższy czas, aby Sejm i rząd zrozumiały swoje zadania. Rząd nie składający się z tchórzów niegodnych wykonywania publicznych funkcji honorowych, oklaski na lewicy. Marszałek, zwracam panu posłowi uwagę, że rząd jest nieobecny, przeto nie może się bronić przed zarzutami. Okrzyki. Nie przywołuję do porządku, tylko zwracam uwagę. To Trąbczyński jest tym marszałkiem. Towarzysz Daszyński, nie powiedziałem, że obecny rząd, tylko w ogóle rząd. I dlatego wniosek... I dlatego wniosek nasz zmierza do tego, aby wrzut zdrenować, aby nieporządki usunąć, aby prawu dopomóc do zwycięstwa. Niczego więcej nie żądamy jak odpowiedzialności. Na kogo ta odpowiedzialność prawa padnie, ten się poddać musi. Oklaski na prawicy. Polskie życie publiczne nie może być dalej dżunglą afrykańską, w której buszuje kilkunastu hultaj reakcyjnych. I dlatego sądzę, że wniosek ten zostanie przez tych, którzy go obecnie oklaskują, prawdopodobnie uchwalony. Jeśli panowie sądzicie, że krew przelana przedwczoraj jest dobrym tematem dla waszych kpin, to panowie znajdziecie ocenę u współczesnych i w potomności. Wasz faszyzm albo zginie w Polsce, albo rozbije głowę o demokrację, albo Polska zapłonie wojną domową. To jest jawna groźba towarzysza Daszyńskiego. I to jest ważna rzecz. Za chwilę przeczytam ten wniosek. Wniosek nagły. Proszę państwa, ponieważ ludzie piszący o tych wypadkach mówią, że Daszyński był tym mężem opatrznościowym, który zatrzymał tę rzeź, prawda, której miał dokonać w mieszkaniach moralnych sprawców towarzysz Łokieć, a na ulicy towarzysz Jaworowski i towarzysz Tasiemka. Myślę, że nie. Że towarzysz Daszyński był dokładnie po same uszy w to wplątany i zaangażowany, a jego sprzeciw wynikał wprost z tego, że dostał od kogoś takie polecenie. Pytanie od kogo? Tego nie wiemy. Natomiast to, że on mówi, albo Polska zapłonie wojną domową, wskazuje na to, że jest po prostu w tym wszystkim, w to wszystko wmanewrowany i jest całkowicie sprzężony z tą całą akcją, której celem jest fizyczna likwidacja przeciwników politycznych, dlatego że PPS nie mógł sobie przełożyć tego wyniku wyborów, zracjonalizować go zupełnie, ponieważ oni byli pewni, że wygrają te wybory. Tak? A tu się okazało, że nie, prawda? I nie będzie Polskiej Republiki Ludowej, tylko trzeba prowadzić tę politykę inaczej, w taki sposób, żeby się dogadać z tą reakcją, która okazała się, że jest żywa, prawda? Ponieważ Józef Piłsudski i jego ludzie uważali, że wszyscy, cały naród padnie przed nimi na kolana i cały naród odda im władzę w ręce, albowiem oni odzyskali ojczyznę niepodległą, ojczyznę udręczoną, wyrwali z rąk zaborców. Ocena tego faktu była jednakowoż inna, co dało taki, a nie inny wynik wyboru. Towarzysz Daszyński jest dla mnie postacią wyjątkowo wprost odstręczającą i nieciekawą. Dałem temu wyraz również w innych tam artykułach i rozdziałach w tej książce. Proszę państwa, wniosek nagły w sprawie zorganizowanych przez obóz prawicowy gwałtów zaburzeń ulicznych w Warszawie w dniu zaprzysiężenia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Przebieg rozruchów, które miały miejsce w stolicy w dniu zaprzysiężenia prezydenta Rzeczpospolitej dowiódł ponad wszelką oczywistość, że obóz stronnictw prawicowych był ich inicjatorem. Nic nie dowiodło takiego. Nic nie było, żadnych dowodów na to. Kierując się z góry powziętym postanowieniem pogwałcenia konstytucji i obalenia praworządności w Polsce. Począwszy od chwili dokonanego wyboru prezydenta, kierownicy organizacji prawicowych, to jest jeden kierownik, Haller, dniem i nocą gromadzili tłumy ludzi na ulicach i w swoich lokalach, roznamiętniając je fałszywymi pogłoskami,
i oszczerstwami i wzywając otwarcie do udaremnienia Zgromadzenia Narodowego, w którym prezydent miał złożyć przysięgę. Przypominam, generał Haller był w Sejmie i poparł Narutowicza. W oczach wszystkich ta akcja przygotowawcza odbywała się przez dwa dni niezmiernie hałaśliwie w oczach wszystkich, a władze niczego nie uczyniły, aby tę propagandę zamachu na Zgromadzenie Narodowe oraz przygotowanie do rewolty ulicznej w zarodku stłumić. Przed chwilą Daszyński i inni towarzysze potem w artykułach pisali, że to było tajne wszystko. Nie jawne, a tajne, a we wniosku jest, że jawne. Siedzibą centralną wszystkich przygotowań był lokal znanego z nieustannych hec ulicznych i podburzeń Towarzystwa Rozwój przy ulicy Żurawiej 2. Tam koncentrowały się tajne organizacje bojowe, w które wciągnięto młodzież szkolną i uniwersytecką. Podburzane nadto przez cały szereg znanych z nazwiska nauczycieli i kierowników zakładów naukowych. Kto jest przywódcą motłochu? Nauczyciele i kierownicy zakładów naukowych. Tak jak dzisiaj. Nauczyciele i kierownicy zakładów naukowych kierują motłochem. Z lokalu Towarzystwa Rozwój ruszyły z 11 grudnia z rana liczne grupy bojowców, wśród których przeważała młodzież akademicka pod wodzą młodzieńców oznaczonych różnokolorowymi kokardkami i przepaskami. To są brednie, bo jeżeli ktoś był oznaczony tymi kokardkami, to tylko prowokatorzy z tym całym opechowskim na czele, żeby swoi nie pobili swoich. Wedle otrzymanych instrukcji na miejsce przeznaczenia, podział tych grup na plutony, odznaki komendantów i posiadanie broni palnej, to jest nieprawda, nie było żadnej broni palnej poza rewolwerem Daszyńskiego. Bo gdyby broń była, to nikt by nie rzucał grudami lodu, z której robiły użytek, wskazują, że cała akcja była przygotowana i obmyślona przez szeroko rozgałęzioną, tajną organizację działającą według zasad wojskowych. Jeszcze przypomnę. Ta akcja przygotowawcza odbywała się przez dwa dni niezmiernie hałaśliwie w oczach wszystkich. Pięć dni jak niżej. Przygotowana i obmyślona przez szeroko rozgałęzioną, tajną organizację działającą według zasad wojskowych. No albo hałaśliwie i na oczach, albo tajną i według zasad wojskowych, tak? Na coś się musimy zdecydować. Obsadzono plac Trzech Krzyży i wszystkie ulice prowadzące do gmachu sejmowego. Obsadzono, ale policją z karabinami maszynowymi i konną policją. Z widocznym celem niedopuszczenia posłów i senatorów dążących na posiedzenie Zgromadzenia Narodowego. Tuż przy kordonach policyjnych ustawiły się szeregi demonstrantów, których komendanci żądali od każdego przechodnia okazywania legitymacji. No to kim byli ci komendanci? No to prawdopodobnie byli prowokatorami. Jakich legitymacji żądali? Poselskich? Przepraszam bardzo, od tego przedstawiciela Japonii też legitymacji żądali? Nie poznali, że to Japończyk? Posłów obozu prawicowego przepuszczano, posłów zaś innych obozów zatrzymywano, lżono, bito do krwi i utraty przytomności. Nikt nie krwawił, nikogo nie pobito. Prezydent dostał się do Sejmu, wszyscy posłowie dostali się do Sejmu. Był tam Daszyński siedział w bramie, ale byli inni posłowie. Pożądałem, że Daszyński sam się zamknął w tej bramie. Lżono, bito do krwi, utraty przytomności. Obrzucano kamieniami, uniemożliwiając im w ten sposób zjawienie się na Zgromadzenie Narodowe. Działo się to wszystko na oczach policji, która pomimo licznych, a usilnych wezwań napastowanych przedstawicieli ludu nie udzielała im żadnej obrony. To nieprawda. Policja ściągnęła ludzi z ulicy i zrobiła przejście przed powozem, którym jechał Narutowicz. Wręcz odmawiając swej pomocy i tolerując zuchwałą kontrolę dokumentów przez młodzieńców oraz gwałty nad osobami członków Zgromadzenia Narodowego. Dodać należy, że wśród tłumów wybiegali się niektórzy posłowie prawicowi, jak to panowie Sawicki, Falkowski i inni, którzy wskazywali demonstrantom posłów innych klubów. Około godziny 11:30 zdążali do Sejmu sędziwy senator libanowski, posłowie Daszyński i Jaworowski. W niewielkiej odległości od kordonu policji tłum rozbestwiony rzucił się na nich, lżąc, znieważając, napierając tak gwałtownie, że posłowie zostali wtłoczeni do bramy jednego z domów. W oczach policji dom ten był oblegany przez tłum w ciągu 1,5 godziny. Wszystkie wezwania wystosowane do dowodzącego kordonem policji komisarza Gostyńskiego, by zamkniętych przez tłum posłów oswobodził, pozostały bez skutku. Rozzuchwaleni bezczynnością władz i policji ekscydenci zatrzymywali na ulicach samochody cudzoziemskich przedstawicieli dyplomatycznych, zmuszając ich do wylegitymowania się przed tłumem, co ściągnęło wstyd i hańbę na nasz kraj wobec zagranicy. W
Wszystko to znów działo się na oczach władz bezpieczeństwa publicznego i policji. Ministrem spraw wewnętrznych, przypominam, był mianowany na 3 dni pan Darowski. W Alejach Ujazdowskich demonstranci utworzyli z ławek i skrzyń śmietnikowych barykadę, czemu obojętnie przypatrywał się oddział konnej policji i kordonu policjantów, nie umiejąc, w cudzysłowie, się zdobyć na usunięcie barykady. To też, gdy od strony łazienek nadjechał prezydent Rzeczpospolitej, musiał się przed barykadą zatrzymać. Co jak ze źle tajaną radością donoszą organy codzienne stronic prawicowych, wykorzystał tłum, by otoczyć powóz i obsypać pana prezydenta gradem śnieżnych grudek, kamieni, a nawet laskami. Gradem śnieżnych grudek, kamieni, a nawet laskami. Ten tłum był uzbrojony, według autora tego tekstu, w broń palną. No więc uzbrojony w broń palną tłum nie jest w stanie uwolnić z bramy, zatrzymuje w bramie Daszyńskiego, którego nie jest w stanie uwolnić policja, i obrzuca prezydenta gradem śnieżnych kul i laskami. Tym sromotnym wybrykom przypatrywały się znów oddziały policyjne, które w swej zadziwiającej bezradności nie potrafiły w czas usunąć młodocianych ekscedentów oraz przeszkody z drogi przejazdu pana prezydenta Rzeczpospolitej. Opisane powyżej zajścia dowodzą, że uplanowany przez obóz stronnic prawicowych zamach na Zgromadzenie Narodowe i na praworządność znalazł poparcie u pewnej części władz oraz w kierujących sferach policji państwowej, które już to użyczały jawnej osłony demonstrantom, już to przez karygodną bezczynność starały się ułatwić demonstrantom i przygotowującym ekscesy tajnym organizacjom spełnienie włożonego na nich niegodziwego zadania. Pan Darowski, kiedy przestał być ministrem, pełnił różne funkcje, potem wziął udział w zamachu majowym przeciwko Piłsudskiemu, ale nie siedział w żadnym więzieniu, tylko go potem po tym zamachu majowym zrobili wojewodą krakowskim. Wobec tego wnosimy, Wysoki Sejm raczy uchwalić: a. Wzywa się rząd, by z całą surowością ustawy wystąpił przeciwko organizacjom tajnym i jawnym, jako też osobom, bez względu na ich stanowisko społeczne, które w związku z wyborem prezydenta Rzeczpospolitej wzywały do naruszenia konstytucji lub pobudzały do gwałtu przeciw prezydentowi Rzeczpospolitej, Zgromadzeniu Narodowemu, Sejmowi, poszczególnym posłom i senatorom, jako też tym osobom, które w pełnieniu tych gwałtów bezpośrednio same współdziałały. Co to za organizacje? No te, które skorzystały z tego pozwolenia, żeby demonstrować w dzień zaprzysiężenia prezydenta, czyli organizacjom prawicowym. A kto nie skorzystał z tego pozwolenia? Bolszewicy i bundowcy, bo oni dostali z kolei zakaz, że wy nie demonstrujecie, chłopaki. To dzisiaj nie wasz dzień. Wy na inny poniedziałek musicie się zapisać. Więc im, przeciwko nim ten wniosek nie został uchwalony. Oni by nie zostali zdelegalizowani. Bolszewicy i bundowcy dalej mogliby spokojnie działać w wolnej Rzeczpospolitej. Chodziło tylko o to, żeby zdelegalizować tych właśnie niedobrych, a dobrych zostawić. Dla zbadania i ustalenia odpowiedzialności władzy i odpowiedzialności organów policyjnych, które swoim zachowaniem w dniu 11 bieżącego miesiąca dopuściły się zaburzeń i wykroczeń ulicznych przeciw Zgromadzeniu Narodowemu, prezydentowi Rzeczpospolitej oraz przeciw poszczególnym posłom i senatorom zdążającym na Zgromadzenie Narodowe. Sejm wybierze nadzwyczajną komisję złożoną z 5 osób. Komisji nadzwyczajnej przysługiwać będzie prawo przesłuchiwania członków rządu, wzywania i przesłuchiwania świadków i rzeczoznawców, ewentualnie pod przysięgą. Władze i urzędy są obowiązane udzielać komisji nadzwyczajnej na wezwanie przewodniczącego tejże wszelkiej pomocy, w szczególności przekładać wszelkie akta i dokumenty. Urzędnicy i funkcjonariusze państwowi zwolnieni są wobec komisji nadzwyczajnej od obowiązku zachowania tajemnicy urzędowej. Komisji nadzwyczajnej przysługiwać będzie prawo bezpośredniego skierowania za pośrednictwem przewodniczącego swoich żądań. Zakres dochodzeń wchodzących do tych członków, wchodzących do członków rządu, a w szczególności prawo o podawania do wiadomości ministrów nazwisk tych funkcjonariuszy państwowych, które w związku z zaburzeniami wyżej wymienionymi należy natychmiast w urzędowaniu zawiesić. Rozstrzygnięcia Komisji Nadzwyczajnej zapadają większością głosów, a do prawomocności rozstrzygnięć wymagana jest obecność najmniej 3 członków. Komisja Nadzwyczajna winna w przeciągu 6 tygodni zdać Sejmowi sprawę ze swoich czynności. C. Poleca się sądowi marszałkowskiemu, by w przeciągu 8 dni rozpatrzył sprawę zachowania się posłów Sawickiego, Falkowskiego, Hallera i innych, którzy brali czynny udział w wywołaniu rozruchu przeciw Zgromadzeniu Narodowemu i wskazywali na dnia 11 bieżącego miesiąca demonstrującym tłumom posłów i senatorów i innych stronic zdążających na Zgromadzenie Narodowe. Nie jest napisane, co wskazywali. Warszawa, 14 grudnia 1922 roku.
No to jest, proszę Państwa, próba zrobienia zamachu stanu przez Sejm, tak? Mamy dwie próby zrobienia zamachu stanu. Jedną uliczną i jedną prawną, tak? Sejmową, ustawodawczą. To się nie udaje, tak? To się nie udaje i w związku z czym dochodzi do rozprawy ostatecznej, ponieważ PPS Piłsudczykowskie, PPS, który jego milicją dowodzi Józef Łokieć, jest przygotowany na taką ewentualność i dysponuje oddanymi towarzyszami, którzy się nie cofną. Nie ma szans. Oskarżanie, jeszcze raz powtórzę, generała Hallera o współsprawstwo, jakieś udziały w czymkolwiek jest absurdalne. Absurdalne. Generał Haller rozmawiał z Narutowiczem, znał Narutowicza, omawiał z nim ten nieszczęsny program rozbudowania sieci dróg wodnych w kraju. Powiedział prowokatorom, którzy do niego przyszli, że powinni uznać legalnie wybranego prezydenta. Sam był w Sejmie i w czasie zaprzysiężenia prezydenta przez zgromadzenie, a następnie został w sądzie, tak to trzeba powiedzieć, w wyniku posiedzenia sądu kapturowego skazany na śmierć, prawda? I oskarżony o moralne sprawstwo. Tak, a siostra miała pomóc. Siostra, rzekoma siostra rzekomego, albo rzekoma córka. Proszę Państwa, dlaczego te wszystkie rzeczy nie są badane? Ja tego, proszę Państwa, nie jestem w stanie odgadnąć. Dlaczego historycy ekscytują się wynajdywaniem agentów wśród byłych żołnierzy i oficerów Powstania Warszawskiego i zacierają ręce, mówiąc, ha, 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 zyk, zyk, marchewka, mamy cię, tak? A nie są w stanie wyświetlić takiej prostej sytuacji, czytelnej bardzo, gdzie jest, proszę Państwa, tych gazet opisujących te wypadki jest po prostu nieprzebrane mnóstwo. Ja już nie będę czytał tego fragmentu Dwugroszówki, gdzie ten biedny reporter Dwugroszówki po tych zajściach z udziałem Łokcia, Tasiemki, Piłackiego, którzy, gdzie się tam zaczęły rozprawy nożowe, jakieś pobicia i strzelaniny, tak? Gdzie Piłacki walił z pistoletu w tłum. Reporter Dwugroszówki pojechał do szpitala, przez całą noc jeździł po szpitalach i spisywał nazwiska oraz okoliczności zajścia tych facetów poranionych, jak się nazywali, gdzie dostali. To jest wszystko po kolei wyszczególnione. Kowalski, postrzał pośladka, taki, jakiś inny postrzał lewego uda, jakiś gdzieś tam dostał. To wszystko jest opisane w tej wstrętnej faszystowskiej Dwugroszówce, która była czyją własnością? Ignacego Jana Paderewskiego, żeby nie było, tak? Wszystko to w tej faszystowskiej gazecie jest opisane dokładnie, bo ten Chłupina bardzo poważnie do swojej pracy podchodził, tak? I on chciał dać ludziom rzetelną informację, jak to wszystko wyglądało, kto strzelał, dlaczego. No jeżeli, gdyby ktoś był, jakby to powiedzieć, bystrzakiem, tak? To biorąc ten opis, tak? I ustawiając topografię tego wydarzenia, mógłby ustalić, skąd padały strzały na przykład, tak? Albo w przybliżeniu by to ustalił, gdzie ci ludzie byli ranieni, prawda? Lewy bark i tak dalej, nie? To da się zrobić. Myślę, i nie ma, nie, a nawet gdyby się to nie dało dokładnie zrobić, to jest to wdzięczne pole do interpretacji publicystyki politycznej i historycznej. Niestety tego nie ma, dlatego że jedynym człowiekiem, proszę Państwa, który się wziął za tę publicystykę, był niesławnej pamięci Jerzy Rawicz. Jerzy Rawicz napisał książkę o tacie Tasiemce, Józefie Łokietku, i on tam opisał to wszystko, wskazując jasno na winę PPS-u, tak? Ale Jerzy Rawicz był członkiem PPS Lewicy, która miała napięku z PPS-em, frakcją rewolucyjną i z Piłsudczykami, i on za wszelką cenę chciał obarczyć winą Piłsudskiego i za komuny to było promowane. Natomiast teraz nie jest promowane, no bo to przecież ten wstrętny komunista Jerzy Rawicz opisał, tak? Jak możemy to czytać? Nie możemy podnosić tych kwestii. Ależ oczywiście, że możemy, dlatego że sprawa jest skomplikowana, złożona, ma wiele wątków i wiele poziomów, a celem Jerzego Rawicza, proszę Państwa, w opisywaniu, taka księga, podczas opisywania tych wszystkich wypadków jest tylko i wyłącznie wybielenie towarzysza Daszyńskiego. Tylko i wyłącznie. Po to jest napisana ta książka, żeby powiedzieć, to wszystko świnie i potencjalni zbrodniarze, ale towarzysz Ignacy jest jak ta dziewica po prostu. Niczemu nie jest winien. Twierdzę, iż było inaczej.
Jeszcze jedna ciekawa sprawa, o której już mówiłem, ale muszę o tym powiedzieć, proszę Państwa, dlatego że ja jestem przeciwnikiem tych wszystkich prawicowych ekscytacji, dlatego że urzędza nie ma żadnej prawicy. To wszystko, co my uważamy za prawicę, to jest finansowane ciągle z tego samego budżetu, tej samej rodziny Natansonów i rodzin pokrewnych. Tak? I to ma tylko istnieć po to, żeby lewica miała się w czym przejrzeć. Nie ma żadnej prawicy, już to powtarzałem wielokrotnie, odkąd umarł Hipolit Korwin-Mikulewski, nie ma w Polsce żadnej prawicy, są tylko fikcje. Mamy tego Jerzego Rawicza, który zdemaskował gangstera Siemiątkowskiego, zdemaskował gangstera Łokietka, zasugerował, że Piłsudski i Jaworowski i nawet pani Prausowa, prababcia babcia Zofii Romaszewskiej i prababcia Agnieszki Romaszewskiej Guzy, że też ją zdemaskował, bo to koleżanka Jaworowskiego. Wszystko, co tylko najgorsze, ten wstrętny komunista Jerzy Rawicz zrobił, prawda? Jerzy Rawicz zrobił też inną rzecz. W swojej książce, już nie pamiętam której, oskarżył o współpracę z hitlerowcami takiego pana działacza niepodległościowego nazwiskiem Heil. Heil się pisze, z Krakowa. No i tak się stało, że ten pan został zamordowany albo w obozie, albo zamordowany przez Niemców gdzieś w Krakowie i rodzina podniosła te kwestie i skierowała sprawę do sądu. To były lata 70. XX wieku, chyba 76 rok, ale nie jestem pewien. No i Jerzy Rawicz znalazł oczywiście sobie obrońcę, który w tym Sejmie przeciwko rodzinie Heilów występował. No i kto był tym obrońcą? Nie, mecenas Jan Olszewski. Mecenas Jan Olszewski. Który tę sprawę przegrał. Więc jeżeli docieramy do tego rodzaju kwiatów, no to proszę Państwa, wyłączamy entuzjazm, zakręcamy kurek z entuzjazmem, prawda? Jak coś tam pokrzykują na ulicach, albo jeszcze jakąś trumnę ciągną ze sobą, to jeszcze zamykamy okno i okiennice, nie wychodzimy tam wcale, nie interesuje nas to, puszczamy sobie serial o policjantach albo kabarety i czekamy, aż przejdą. Bo to chodzi o nas, tych siedzących w mieszkaniach, a nie o co innego. Żebyśmy nie mieli złudzeń. No więc proszę Państwa, a dlaczego nie można? Na wszystkich dezawuuję. Ale ja nikogo nie dezawuuję, tylko przywołuję taki prosty fakt. Autor książki demaskującej Łokietka i Tasiemkę, a pośrednio Piłsudskiego i POW jako sprawców niedoszłego zamachu na zwycięzców wyborów 22 roku, czyli posłów prawicy, Jerzy Rawicz wskazuje, demaskuje tych ludzi, natomiast wskazuje też na innych jakichś, opisuje jakieś inne historie, wskazuje na innych ludzi, którzy mieli tam coś na sumieniu, po czym jego obrońcą w sądzie jest mecenas Olszewski. No nie chce być inaczej, tak? Czyli oni się jakoś znali, tak? I jakoś porozumiewali. Mecenas Olszewski był siostrzeńcem Stefka Okrzei, powieszonego na stokach Cytadeli, działacza PPS-u. Jego mama była siostrą Stefana. Więc proszę Państwa, to nie chodzi o dezawuowanie wszystkich, tak? Tylko o to, żebyśmy nie byli jak te cielęta, żeby nam nie odmawiano prawa do analizy, tak? I do myślenia. Bo to nie chodzi o to, żeby sobie zamienić świętych katolickich na jakichś innych świętych, tak? A jak ci święci się, a ten to ma to na sumieniu, ten to ma tamto. Żeby nie przywiązywać się do tych ludzi, bo oni przychodzą i odchodzą, tylko żeby szukać jakichś stałych fragmentów gry, jak mówi Grzegorz Braun, tak? Żeby sobie wypracowywać metodę. Metody polityczne są wypracowane, a podstawową jednostką, za pomocą której się je opisuje, jest organizacja, tak? Musi być jakaś organizacja i ona musi być sprawna i lojalna wewnętrznie. Czy prawica jest sprawna i lojalna wewnętrznie? Rzecz jasna nie, prawda? Czy lewica jest sprawna i lojalna wewnętrznie? Rzecz jasna tak. To trzeba odpowiedzieć na pytanie dlaczego, prawda? Dlaczego? Ale to już na inny temat. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.